Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę bloga Przemyślane Kadry i nagrywam też takie rozmowy od jakiegoś czasu z różnymi gośćmi, w których staram się omawiać jakieś filozoficzne zagadnienia na filmowych przykładach. Ostatnio tak się złożyło, że spektrum tych tematów jest dość szerokie i dzisiaj chcielibyśmy tak z grubsza porozmawiać o samotności na podstawie filmu Człowiek, który śpi. No ale to zaraz opowiemy dokładnie. A moim gościem jest dzisiaj znajomy ze Słupska, Kamil Rajkowski, absolwent filozofii, który teraz siedzi w Krakowie i się przygotowuje do doktoratu i jakby wiedzie życie studenta aktywne. Powiedzmy, że życie studenta aktywnie jest prowadzone. Faktycznie, tak, jestem absolwentem filozofii, ale właśnie też to, o czym będziemy tutaj mówić, no myślę, że będzie dotyczyć nie tyle zagadnień stricte filozoficznych, znaczy mam nadzieję, że uda nam się poruszyć tak szerzej pewnie kontekst samego dzieła. Też zaznaczę, że ja nie wiem jak ty, ja też będę się pewno odnosił trochę do książki Pereka. Nie wiem, czy też ja nie czytałem. Okej. Ja zamierzam z tego względu, że jakby książka jest właściwie trochę rozszerzona w treści, jednakże nie różni się zbyt wiele, jeżeli chodzi o klimat, a chyba dopełnia trochę to, co samo dzieło miało mniej ze sobą. Ale też właśnie bynajmniej nie jestem literaturoznawcą. A ja filmoznawcą, to się dobrze dobraliśmy, no, prowadzących podcast o filmach i literaturze w dzisiejszym wydaniu. Gość się nie zna prowadzący także, więc możemy porozmawiać, jak na filozofów przystało. No wiesz, a też w sumie się dostosowujemy do różnych standardów, które w internecie istnieją. Myślę, że znanie się to mogła być przeszkoda nawet jakaś emocjonalna. No, ale Kamil, w ogóle pasujesz, myślę, do tego filmu. Ja cię poprosiłem, żebyś zaproponował jakiś film. Ty pisałeś mi o nim już wcześniej. No, ale może też wspomnę, że ja ciebie poznałem jako kogoś, kto się interesował egzystencjalizmem, Emilem Cioranem, przede wszystkim pesymizmem też w sumie. No, a to jest ciekawe, że do kina jakby te zainteresowania pasują bardzo. To znaczy jakby tych filmów, które my moglibyśmy wybrać do rozmowy, to jest mnóstwo. No bo jak masz w ogóle całe to kino moralnego niepokoju niby w Polsce, ale masz tam jakieś też zachodnie odpowiedniki, to i egzystencjalizm, i Cioran w zasadzie, jako tam nie wiadomo co, czy egzystencjalista, czy nie, ale ktoś powiedzmy, kto jakoś tam się odnosi do takiej problematyki, to myślę, że jest świetne narzędzie interpretacyjne. I, no i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa. Ja też mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa, bo faktycznie jest tak jak mówisz, znaczy zdaje mi się, że no, tak jak my się poznaliśmy w Gdańsku na jednym z takich spotkań, jakby faktycznie no, ta filozofia egzystencjalna była czymś, co wówczas strasznie mnie interesowało i gdzieś tam dawało taką fajną możliwość w ogóle analizy właśnie tekstów też, czy literackich, czy filmowych i innych dzieł. I strasznie mi w ogóle brakowało zwykle właśnie przy takich omówieniach tych dzieł takiego spostrzeżenia, że jakby hej, to jest jakby nawiązanie, jawne nawiązanie do pewnych tekstów, do pewnych koncepcji, które gdzieś tam się pojawiają. No i niektórzy to robili całkiem świadomie, nie? Jak na przykład Kieślowski chociażby, którego się tak podnosi dość często, ale właśnie mam wrażenie, że te wątki gdzieś uchodzą bez słowa. No, chociaż właśnie z Kieślowskim jest taka anegdota zabawna, ja chyba ci opowiadałem nawet o niej kiedyś, bo to na mnie zrobiło duże wrażenie, że Kieślowski tam robił te wszystkie swoje filmy takie specyficzne, takie wydawałoby się, że stricte egzystencjalistyczne, bo tam jest taka problematyka, jakieś rozterki moralne, tożsamościowe i sens życia. Zapytali go, jakich on czyta filozofów w jakimś tam wywiadzie i wszyscy sądzili, że on powie, że egzystencjalistów, a on powiedział, że Platona. I chyba w ogóle nic tam nawet nie dodał w tym wywiadzie. No i to było zagadkowe i to jakby w ogóle temat na jakąś osobną dyskusję. Jak z Platona mogłyby się zrodzić takie filmy? I wydaje mi się, że mogłyby. No jakby tutaj jakby ta droga pewnie jest kręta do tego, ale no w ogóle u Arystotelesa i Platona możesz znaleźć, no jakby nie w takiej, powiedzmy, nowoczesnej formie egzystencjalizm, no ale możesz tam znaleźć zalążki prawie wszystkiego, moim zdaniem. Jakiejś takiej problematyki egzystencjalistycznej może też częściowo. Znaczy, oczywiście, że tak. Ja, w ogóle jeżeli chodzi o tą odpowiedź Kieślowskiego, to mnie w ogóle nie dziwi. Znaczy nie wiem, kiedy to było. Domyślam się,
No, nie wiem, kojarzysz datę? Może tak mniej więcej? Nie, nie, nie kojarzę. W ogóle to taka tam anegdota, nie pamiętam skąd to No. było dokładnie. Znaczy wiesz, jakby status egzystencjalizmu jest bliżej nieokreślony zasadniczo, nie? No, jakby można też powiedzieć kąśliwie, że wstyd się przyznać, że się czyta egzystencjalistów. Kiedy ktoś cię pytał o to, jakich filozofów czytasz, to nie mów, że czytasz Alberta Camus albo Sartre'a, bo co to jest? W sensie, co to Tak, jest? co ty, ale Więc są nie, nie? serio? Myślisz, że są jakieś takie nastroje w jakichś środowiskach, kręgach akademickich? No oczywiście, że tak. Znaczy, no jest, tak, po prostu tak jest. Dlatego to jest też, no, tak już mogę powiedzieć po sobie, że no, wśród kręgu filozoficznego ja raczej muszę się tłumaczyć z tego, czy zajmuję się filozofią w ogóle, nie? Skoro jakby analizowałem takie dzieła. Już też jakby pisanie pracy o Cioranie też było dość problematyczne pod tym właśnie względem, gdzie trzeba było po prostu wyjaśnić, dlaczego w ogóle Cioran filozofem jest, nie? Bo dlaczego miał być. No jest dużo takich rzeczy, nie? Wydaje mi się, że ten dyskurs w ogóle współcześnie w filozofii zmierza gdzieś tam w swoją stronę, ale to już jest inna kwestia i najbezpieczniej jest po prostu powiedzieć, że faktycznie czyta się Platona. Okej, okay. Ale nie sądzisz, że jest coś takiego, bo ja pamiętam, że jak ja kończyłem studia jeszcze tam parę lat temu, to już wtedy tam pamiętam, że na konsultacjach rozmawiałem o tym z jakąś nauczycielką, że przez postmodernizm i te różne współczesne trendy, przez jakąś taką, właśnie przez hermeneutykę powiedzmy, takie przekonanie, że w filozofii, że jakby w filozofii w ogóle już się nikt nie zajmuje prawdą, bo tam prawda to jest w ogóle tam jakiś absolutyzm i to chodzi o jakieś różne narracje, możesz mieć różne narracje, różne deskrypcje rzeczywistości i tylko tyle. No i przez jakieś takie trendy, które przecież są cały czas na topie, to dochodzi do takiego, do takiej fuzji filozofii, literatury i nawet filmu. I to też jest ciekawe w kontekście tego dzisiejszego filmu, bo to też jest jakby połączenie filmu, literatury i filozofii poniekąd, które skończyło w tej formie, o której my dzisiaj będziemy mówić jako film, no ale tam jest dużo filozofii i to początkowo była powieść. Nie, czy to nie jest tak, że właśnie na przykład taki Camus powinien być doceniany w związku z tym, że właśnie nie wiadomo, co jest filozofią, co jest literaturą, co jest sztuką w ogóle? Znaczy wiesz, no ja jakby też mam stanowisko takie na tym gruncie, że to zbliżenie się filozofii, literatury powinno po prostu być rzeczą naturalną, nie? I jakby kwestie poruszania takich, a nie innych zagadnień, czy co się wydarza nadal gdzieś tam w obszarze antropologii filozoficznej chociażby, jakby trudno jest to nazwać metodyczną filozofią, nie? Ty powiedziałeś, że po jakimś tam rozprężeniu postmodernistycznym faktycznie możemy dostrzec pewne rozluźnienie tych jakichś dziwnych konwenansów akademickich. Ja mam niestety obawę, że do nas to nie przybyło lokalnie jakoś specjalnie, nie? W sensie cieszy mnie zainteresowanie ludzi, którzy faktycznie po te filozofie sięgają do tego, aby inspirować się w swoich dziełach. Jednakże mam wrażenie, że filozofowie, tacy filozofowie z krwi i kości mogą być lekko zniesmaczeni tym trendem i nawet go odpierać jakoś tak bardziej agresywnie. No, nie wiem, wydaje mi się, że póki co tak to wygląda, ja czekam jeszcze na takie rozprężenie, żeby można było w spokoju z filozofami rozmawiać także bez wstydu o tekstach literackich. Nie, jakby chciałbym, żeby tak było. No, mam nadzieję, że dzisiaj to będzie jakaś taka przestrzeń dla nas bezpieczna, bo ja tak to sobie wyobrażałem. Właśnie taka jest cała idea tego kanału, że te rozmowy jakby one dla mnie przede wszystkim są przyjemne, ale ciekawe jest to, że te takie filozoficzne dyskusje, one często się mogą rozłazić mocno, bo łatwo popadać w jakieś dygresje, to takie tematy, że jakby jeden temat odsyła do drugiego. No a też jakby od zawsze mi była bliska taka idea jakiejś edukacji filmowej i ciekawe jest to, że można to połączyć i właśnie jak się weźmie jakiś jeden film, to on trochę tutaj w ramach tych rozmów funkcjonuje jak taka, wiesz, jak taka klatka, która trzyma w ryzach całą tą dyskusję, a ta dyskusja tak naprawdę może być taka, nie wiem, filozoficzna, stricte filozoficzna. Dobra, to przejdźmy może powoli do tego filmu. Filmu Człowiek, który śpi, Bernarda Kwaisan, na podstawie powieści, to znaczy to jest powieść w ogóle? Książki Georgesa Pereka, bo ta forma jest taka dziwaczna, że w zasadzie nie wiem, musiałem się zastanowić dwa razy, jak ją nazwać. No i to jest, tak jak wspomniałem, film, który ty mi poleciłeś i on jest o tyle intrygujący, jeżeli ktoś nie wie, film z 1974 roku, że jego forma jest jakby taka dość eksperymentalna, to znaczy
to jest tak, że my przez cały czas słyszymy fragmenty tej powieści, tej książki, przepraszam, którą napisał Perek, lektor ją czyta i te różne fragmenty, które on jakby wypowiada, odnoszą się do scen, które widzimy. Czasami się odnoszą bezpośrednio, czasami niekoniecznie. Widzimy młodego chłopaka, 25-letniego studenta, który decyduje, że nie pójdzie na zajęcia i zostanie w mieszkaniu, mieszka gdzieś na poddaszu w Paryżu i pogrąża się w stanie izolacji. I te, jakby słuchając głosu lektora, możemy śledzić te jego poruszenia wewnętrzne, ten stan, w którym on się znajduje i właśnie jakby o to chodzi. To jest taki portret psychologiczny człowieka, który jest, o tym zaraz będziemy rozmawiać, pogrążony w jakimś stanie pustki, takiej obojętności. Ja chciałem, żebyśmy się skoncentrowali na samotności, ale w ogóle jakby myślę, że na podstawie tego filmu to można byłoby o wielu tematach rozmawiać, bo moglibyśmy też rozmawiać o smutku, o depresji, o szczęściu w pewnym sensie, nie wiem, może o tożsamości poniekąd. No, ale o tym chciałem wspomnieć, że ta forma jest tak nietypowa, że jakby to są takie dwa równoległe porządki. Te sceny, które towarzyszą tym fragmentom książki. Jak ty w ogóle natknąłeś się na ten film i jak to było? Czemu on cię jakoś zainteresował szczególnie? Film poznałem całkiem niedawno. Ja wcześniej Pereka czytałem przy okazji tych wznów, które teraz są prowadzone. Jego dzieła są konsekwentnie wznawiane aktualnie i bardzo fajnie. Więc książkę znałem wcześniej, później niespodziewanie, raptem niecały rok temu, powiedziano mi o tym, że jest w ogóle film na podstawie tej książki. No i byłem zachwycony, ale raczej też sceptycznie nastawiony, ponieważ samo dzieło jest dość specyficzne. Znaczy wydaje mi się, że można w ogóle tę książkę nazwać powieścią i ona chyba w ogóle jest uznawana za powieść, tak po prostu. Tylko trzeba zaznaczyć, że jest to powieść bardzo kameralna. Znaczy mamy właściwie jednego bohatera, tak jak już wspomniałeś. Cała narracja w książce jest prowadzona w trybie drugiej osoby, w sensie jakby narrator zwraca się jak gdyby do siebie. Znaczy ten taki dziwny sposób prowadzenia narracji, dość nieoczywisty. Z takich ciekawostek, rzecz, która mnie niesamowicie zaintrygowała, to też raptem, nie wiem, z pół roku temu się o tym dowiedziałem przy okazji wykładów na temat też między innymi Pereka. Tutaj proszę mnie nie skrzyczeć, jeżeli ktoś ma pewne informacje na ten temat. Jednakże na wykładzie przekazano mi, że żadne zdanie z tej książki nie jest autorstwa Pereka. W sensie chodzi o to, że ta książka jakby nie została napisana przez niego, ale jest po prostu kolażem, zlepkiem cytatów, które on tylko przeformułował, co było zabiegiem celowym, ponieważ Perek jakby eksperymentował z literaturą. I właściwie jest to zlepek zdań wzięty od innych autorów, z innych jego tam ulubionych książek, które on po prostu przeformułował w taki sposób, żeby snuły taką narrację, bardzo długą, monotonną, hipnotyczną wręcz. Momentami jest to medytacja, momentami jest to po prostu jakiś melancholijny spacer po Paryżu, w sensie opis takiego spaceru. I film moim zdaniem zrealizował to świetnie. Znaczy świetnie oddał klimat książki, świetnie ją jakoś można powiedzieć nie tyle uzupełnił, znaczy uzupełnił od strony wizualnej oczywiście, ale sprawił, że jest ona tak samo przyjemna i trudna w odbiorze, jak właśnie sama książka. Chodzi o to po prostu, że narratorka, która czyta właściwie fragmenty tej książki, one się właściwie niczym nie różnią, bo to jakby Perek też przy samym filmie pracował. To są właściwie rzeczy wyjęte prosto z książki, tylko tam jest kolejność nieco pozamieniana i oczywiście część jest poucinana, ale to nie wpływa w ogóle na odbiór, tak sądzę. No i widzimy po prostu tego chłopaka, który tam się szwenda albo siedzi w pokoju. Jest tam w ogóle bardzo dużo ciszy. Często po prostu patrzymy na to, jak bohater siedzi i patrzy w sufit. I okej, znaczy jest to w jakiś sposób przyjemne i o to w tym chodzi. Film też nie jest długi, co ważne. W sensie trudno jest zmęczyć się nim, mam wrażenie. W sensie, że mimo, że jest tam tyle ciszy, jest tak skromnie, jest tak pusto, to też, no ja przynajmniej nie odczuwałem w tym jakiegoś dyskomfortu. Nie nudził mnie ten film z jakiegoś powodu. Jeżeli chodzi jeszcze o samą książkę, może też wspomnę, że jakby ona została napisana około 10 lat przed filmem. Znaczy po tym, jak Perek napisał tę książkę, napisał też sporo innych dzieł, między innymi Zniknięcia, które są chyba jednym z najbardziej znanym, no najbardziej znane dzieło prawdopodobnie. Trochę tego napisał, zyskał pewną rozpoznawalność i film powstał dopiero później. Też udało mi się ustalić, że ten film
z jakiegoś powodu jest znany w Polsce, w sensie tak porównując na skalę europejską, że on się tutaj cieszył popularnością. Nawet można znaleźć jakieś dziwne nagranie z TVP Kultura, nie? Jakby... Tak, widziałem właśnie. To jest ciekawy temat, bo ja widziałem, że ten film jest na YouTubie i w ogóle ile tam jest komentarzy. I ciekawe, że ludzie piszą, że ten film jest świetny, że tam im pomógł, że coś tam, że jak on dobrze opisuje różne stany wewnętrzne. Nie wiem, o co chodzi, może Polacy są jacyś tacy bardziej skrzywdzeni niż inni ludzie i mają takie poczucia i właśnie jakby, no nie wiem, może to koresponduje z takim, z tym moralnym niepokojem i może mamy jakieś tego rodzaju potrzeby. No ale z drugiej strony jest masa filmów tego typu gdzieś tam z zachodu, które się wcale nie przyjęły w Polsce i nikt się nimi nie interesuje. Wiesz co, ja nie wiem, czym to jest spowodowane, bo faktycznie inne dzieła, które mogłyby pasować jakoś korespondencyjnie do tego, nie podzielają tego sukcesu, powiedzmy, albo nie cieszą się taką przychylnością osób komentujących, w ogóle osoby przypadkowo komentujące na YouTubie, nie? Jakby wspierają to i mówią, że fajne, to nie jest rzecz oczywista. No a tutaj faktycznie tak jest. I tak jak też wspomniałeś, to nie jest rzecz tylko o samotności, albo też jak ludziom się wydaje, że to jest film o depresji, że to jest jakieś, nie wiem, rozpracowanie depresji w takiej formie właśnie przedstawienia od wewnątrz. To jest w ogóle rzecz biograficzna. Ja też nie wiem, czy wspomniałem. Może to oczywiste, może nie, ale jakby to jest właściwie wspomnienie Pereka z czasów studiów. Znaczy Perek też studiował socjologię, zapewne miał podobne problemy. Jest tam wiele też odniesień do jego jakichś tam życiowych sytuacji. I to jest faktycznie biografia. I oczywiście nie musimy się tutaj zanurzać w biografię Pereka, bo też nie o to nam chodzi. Ale wydaje mi się, że świadomość tego faktu sprawia coś, nie wiem, jakby zdajemy sobie wtedy sprawę z tego, jak bardzo intymne jest to dzieło. Ono jest po prostu intymne. To jest zapisek Pereka, powiedzmy, że to jest coś jakby po 5 latach od tego zdarzenia, kiedy w jego życiu to miało miejsce, on jakby zdaje świadectwo z tego, jak się wtedy czuł. Okay. Ten dystans czasowy pozwala mu o tym mówić, to też jest bardzo ważne, nie? I są to faktycznie takie zapiski, jakby snuł jakieś wyrzuty w swoją stronę, nie? Że jakby to dosłownie momentami brzmi tak, jakby on sam siebie stawiał do pionu, jakby miał siebie ustawić tym wszystkim, no, prawda? W ogóle wchodząc ci w słowo, tylko na potrzeby podkreślenia tego, to ja w ogóle sobie wyobrażałem, ciekaw jestem, co o tym myślisz. Ten film, on rzeczywiście jest taki hipnotyczny w takim sensie, że gdy go się ogląda powierzchownie, gdy go pierwszy raz oglądałem, to właśnie jakoś nie skojarzyłem tego dokładnie. Można odnieść wrażenie, że on jest taki homogeniczny, zwarty, że tam w ogóle nie ma żadnych rozróżnień, etapów. A te etapy tak naprawdę występują w związku z tym, że początkowo ten bohater jest pogrążony w takim stanie obojętności na wszystko i można odnieść wrażenie, że to mu przynosi jakąś ulgę i to mu nawet daje takie perwersyjne poczucie szczęścia. I to w ogóle jest ciekawe, o tym możemy pogadać, bo ja myślę, że tak może być. W ogóle sobie o tym myślałem już długi czas temu, że taka postawa, że ta pustka, która we wnętrzu człowieka istnieje, ona może mieć o dziwo wartość negatywną albo wartość pozytywną. I jest coś takiego, ja czegoś takiego doświadczałem nieraz, że czujesz się wewnętrznie pusty, ale to cię poniekąd uszczęśliwia. Właśnie, to jakiś taki specyficzny typ szczęścia. I odniosłem wrażenie, że z nim początkowo chodzi o coś takiego. Później, to jest jakby kolejny ten etap, on sobie stopniowo zdaje sprawę, że nie jest wcale szczęśliwy, że ta strategia się nie sprawdza. I odniosłem wrażenie, że on jakby zaczyna rozumieć, że to wynika z jakichś lęków, takie pragnienie oderwania się od świata zewnętrznego, takie pragnienie odizolowania się w ogóle. No a trzeci etap jakby jest z potęgowaniem tego drugiego i on się wiąże z tym, że on jak gdyby kapituluje trochę w tej swojej obojętności i zdaje sobie sprawę z tego, że ta obojętność nie jest żadnym ratunkiem tak naprawdę, że ona mu nie dała tego ukojenia, które miała mu dać i że tak naprawdę, nie wiem, że jemu się wydawało, że on jest wolny od jakichś tam lęków i problemów, a w rzeczywistości one tam ostatecznie dochodzą do głosu. Więc z tego punktu widzenia można nawet powiedzieć, że ten film ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie, normalną fabularną strukturę. Tak, zdecydowanie tak. Ja o tym też sobie myślałem Znaczy, dla mnie to też było widoczne właśnie w taki sposób, jak o tym mówisz. W filmie jest to zdecydowanie unaocznione, kiedy tam pod koniec się pojawiają w ogóle
pewne efekty dźwiękowe, które jakby wskazują nam na to, że wiele się zmieniło i sposób prowadzenia narracji w ogóle jest też inny. Narratorka jakby przyspiesza, jest bardziej inaczej w ogóle wypowiada te słowa, jest bardziej jakby, nie wiem jak to powiedzieć, jest w tym więcej wyrzutu, mam wrażenie, więcej pogardy w ogóle dla samego bohatera. Ale jak powiedziałeś o tych etapach, ja też teraz, jak sobie odświeżałem ten film, miałem takie wrażenie, że tych etapów jest w ogóle więcej. I one są bardzo, przejścia między nimi są bardzo subtelne, już odnosząc się w ogóle do samego filmu. Ponieważ tak, no jakby fabuła zaczyna się od tego, że student wstaje na egzamin, nie? Wow, trzęsienie ziemi. No i właśnie. I okazuje się, że jednak wcale nie wstaje, ale dowiadujemy się, że jest to trochę poniekąd zamierzona rzecz. W sensie tam jest snuta taka narracja wokół tego, że on by mógł to zrobić i w sumie przychodzą też do niego znajomi, jakby dopominając się, że jakby, wiesz, ten bohater był całkiem lubianą postacią, zdaje się, nie? To nie jest tak, że on został zepchnięty na margines, on został jakoś wykluczony, on został jakoś tam pokrzywdzony. On jakby z jakiegoś powodu czuje nagle wewnętrzną pustkę. Po prostu to, co miał zrobić, straciło dla niego sens. No i zdaje mi się, że tam nie ma czegoś takiego, jak jakiś zewnętrzny przymus tego wyobcowania, tylko jest po pierwsze jakby zestawienie się z tym, że to, co w danej chwili robię, nie ma zbytnio sensu takiego ogólnego, absolutnego, jaki chciałbym, żeby miało. To po pierwsze. I po drugie, skoro tego sensu nie ma, to ja zamierzam zrezygnować ze wszystkiego, co tego sensu nie ma. I bohater podchodzi do tego bardzo metodycznie. W sensie to jest dla mnie niesamowite, zarówno w filmie, jak i w książce, że on, jakby ta narracja jest prowadzona w taki sposób, że on stopniowo rezygnuje z tego wszystkiego, niejako przywiązując się tylko do samej rutyny. I chyba najbardziej to oddaje cytat w ogóle, już tylko sparafrazuję, że to nie jest gest, jakby to nie są żadne gesty, to gesty, których nie robisz, to gesty, których robienia unikasz, coś takiego. Że jakby twoje wycofanie się stamtąd nie jest żadnym gestem, nie? I to założenie jest poniekąd wielkie, bo na tym etapie jeszcze bohaterowi się chyba wydaje, że to faktycznie nie jest gest. A to, co pojawia się w zamknięciu, jest moim zdaniem uznaniem tego, że to właśnie był gest i to był gest w sumie godny pogardy, z tego względu, że bohater z jakiegoś powodu ubzdurał sobie, że jego nieobecność będzie miała znaczenie na cokolwiek, a jego obojętność nie ma żadnego znaczenia. Ja w tym trochę widzę w ogóle bardzo racjonalną decyzję wyciągnięcia pewnego sceptycznego wątku i pewnego nihilistycznego wątku do jego... Nie tyle absurdu, ale jakby wyciągnięcie pełnych konsekwencji z tego, czym może być sceptycyzm i nihilizm. Odsunięcie się siłowe, racjonalne od wszystkiego, co mogłoby jakoś nadawać sens życiu, a później zwrócenie uwagi na to, że ten nihilistyczny odwrót od świata był także gestem, któremu bohater także przypisał jakieś znaczenie. W tej ramie jakby właściwie na koniec, kiedy główny bohater decyduje się na powrót do społeczeństwa albo na jakiś tam powrót w te ramy, w których mógł wcześniej uczestniczyć, bo to się w sumie wydarza, jest także gestem sceptycznym i nihilistycznym w istocie. Jest jakby wyciągnięciem konsekwencji z tego, co się stało. Tak, tak. No to co mówisz, brzmi dla mnie przekonująco, bo właśnie też raczej tak mi się wydaje, że tego, co chce zrobić ten bohater, to raczej nie można zrobić, a przynajmniej nie można zrobić w taki sposób. To znaczy nie możesz zawiesić tych gestów jakoś intencjonalnie. Może można byłoby to zrobić mimochodem, gdybyś się nie starał po prostu, w takim sensie, że te twoje zachowania są pozbawione znaczenia, ale jak ty się koncentrujesz na tym, jak tam jest jakaś intencja, no to jakby trudno byłoby coś takiego zrealizować. I w ogóle jak sobie o tym myślałem, to mi się skojarzyło z takim filmem Erika Romera, Kolekcjonerka. Pisałem o nim na bloga. Kojarzysz? Pisałem o nudzie u Kierkegaarda na przykładzie tego filmu. Chyba czytałem twój artykuł, ale filmu nie oglądałem niestety. Tak, to był jakiś jeden z pierwszych wpisów i bardzo lubię ten film. Tam właśnie występuje taki motyw, że dwóch bohaterów przyjeżdża gdzieś tam na prowincję francuską i decydują, że nie będą nic robić kompletnie, że będą się nudzić. I jakby dochodzą do wniosku, że to jest niezwykle wymagające zadanie. Słusznie dochodzą do takiego wniosku, jakby warto się zastanowić nad tym, że my mamy taką potrzebę jakiegoś kompulsywnego działania
i tak naprawdę, naprawdę wyjątkowo trudno jest nic nie robić i jakby te myśli dotyczą ciebie samego, twojego otoczenia, to jest dla nas uciążliwe, no ale jakby przechodząc do rzeczy, ciekawe jest to, że oni właśnie postanawiają, że będą się nudzić, że nie będą nic robić i to się staje jakimś zajęciem w pewnym sensie, paradoksalnie, bo oni się koncentrują na tym, że się będą nudzić i to już w tym filmie wybrzmiewa, że to właśnie to nie jest już taka nuda, oni w ogóle to jakoś sami uniemożliwiają w punkcie wyjścia, bo jakby robią z tego jakąś czynność, to, że po prostu się starają, skupiają się, koncentrują się na tym i starają się nic nie robić. To kojarzy mi się mocno z tym, o czym mówisz teraz. Znaczy tak, wydaje mi się, że to się zgadza i też, no, tak jeszcze nawiązując do jakichś innych sytuacji w tym filmie. Tam są na przykład fragmenty, kiedy narratorka wprost mówi o tym, że uczysz się patrzeć na ściany tak, jakby były obrazami, uczysz się patrzeć na obrazy tak, jakby były ścianami i ta nauka jest właśnie kolejną rzeczą, która naprowadza nas właśnie na tą metodyczność, nie? Tam też jest coś takiego, że uczysz się nie odczuwać przyjemności z rzeczy, które robisz. Zasadniczo jest tam coś w rodzaju pewnej apologii, apatii, bardzo długiej, po czym dowiadujemy się na przykład, że główny bohater jednak jest zdolny do jakichś czynności afektywnych, kiedy na przykład no nie tyle stawia tarota, ale kiedy chodzi tam grać w jakiś już, nie wiem, czy to pinball, czy coś takiego, jakby na jakichś automatach, że on tam chodzi grać na automacie, jakby robi to obsesyjnie w ogóle, nie? Że nie widzi w tym żadnego celu, nie ma to żadnego sensu, ale dowiadujemy się, że on tam, wiesz, szarpie tym automatem, denerwuje się na niego, nie? Że jakby to nie jest aż tak wyprute z tych emocji. Tak. Mimo, że może chciałby, żeby było, to nie jest. I faktycznie ta pewna metodyka nudy jest czymś, co się tam pojawia, ale wydaje mi się, że pojawia się też faktycznie taka bardzo pierwotna bezsilność i nieruchomość, takie stopniowe zanikanie. I to jest to, co faktycznie bohatera w ogóle przeraża. To są te momenty, kiedy dowiadujemy się, że on jednak nie czuje się dobrze z tym, co robi. Nie? Że jak ostatnią deską ratunku są te powtarzalne czynności, które wykonuje. To też jest niestety, sprawdziłem to dzisiaj, że to jest chyba pominięte w filmie, ale tam pod koniec, kiedy dochodzi w nim do tej przemiany, do tego przerażenia ludźmi, które tam następuje, jest tak ujęte takimi szybszymi scenami, gdzie pojawia się nagle więcej postaci wokół niego. W książce w tym miejscu pojawia się taki krótki rozdział, który mówi o tym, że ostatnią deską ratunku przed tym uznaniem tego, że on jednak powinien jakoś uczestniczyć w życiu ogólnym, społecznym, jest metodyczność wyjęta do jakiejś perfekcji absolutnej. W sensie tam jest opisane, że on codziennie wstaje, sprząta pokój, tam bierze te skarpety, które leżą w misce, prasuje koszulę, myje się. Jakby, że wiesz, ta rutyna, którą sobie narzuca, jest już tak rygorystyczna, że to jest jakby ostatnia rzecz, która musi go trzymać w pewnych ramach, żeby on nie oszalał. I dopiero później dowiadujemy się, że on jednak jakoś tam z tymi ludźmi zamierza współistnieć dalej. Wiesz co, to o czym mówisz, jakby to jest słuszne w pewnym sensie, ale ja też do tego podchodziłem trochę od innej strony. Pisałem ci o tym w tym planie rozmowy, że, ale to w ogóle jakoś tak myślę, że pod koniec może omówimy, bo chciałem, żebyśmy najpierw się pochylili nad tą samotnością w ogóle, czym ona jest tam z grubsza biorąc, ale ja jakoś tam wybiegając już naprzód, to no, jakby chodzi mi o to, że ta świadomość, na przykład ona może być, w ogóle jest wiele różnych typów i wiele różnych doświadczeń samotności, może być na przykład samotność uświadomiona albo nieuświadomiona i myślę, że może tak być, że człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, jak bardzo jest samotny i jak bardzo się boi na przykład jakiegoś doświadczenia samotności. I ciekawe jest to, że ona może wpędzać człowieka w taki tryb takiego bardzo kompulsywnego działania, w takim sensie, że wszystko, co robisz na co dzień, naprawdę jakieś twoje elementarne zajęcia, gdyby to z takiego psychologicznego punktu widzenia przeanalizować, okazuje się, że to wszystko się wiąże z unikaniem poczucia samotności, powiedzmy. Że ty działasz trochę tak jak robot, w związku z tym, że się boisz, że to doświadczenie samotności, które gdzieś tam migoce w podświadomości, ono się przedostanie do świadomości i cię zaleje. I ja właśnie jakoś w dużej mierze tak odczytywałem ten film. To znaczy,
myślę, że ten bohater właśnie, myślę, że to, co on robił, to była jakaś strategia obronna, że on się czuł jakby źle od samego początku, że miał jakieś lęki, miał jakieś problemy i że to była jakaś próba radzenia sobie z tym, właśnie tak jak powiedziałem, w takim sensie, że możesz się spróbować oderwać od rzeczywistości. W ogóle też myślałem, że do tego może przejdziemy, no bo to jest w sumie motyw buddyjski, więc też twoja działka trochę, że można coś takiego zrobić, że postarasz się stłumić w sobie wszelkie pragnienia, wszelkie oczekiwania, bo z nim tak jest, właśnie z tym stanem apatii. On chce być w stanie apatii, chce być w stanie obojętności i jeżeli tak jest, że nie masz żadnych oczekiwań, niczego się nie spodziewasz, niczego nie pragniesz, to może cię zabezpieczyć, to może być taka strategia obronna i może ci przynieść jakąś ulgę. No ale właśnie odnosiłem wrażenie, że on łudzi samego siebie i że to mu nie do końca wychodzi i że on właśnie jest samotny przez cały czas i że właśnie samotność chyba wpływa na takie działanie, właśnie jakieś takie kompulsywne. Znaczy tak, ja zgadzam się z tym, jakby to doświadczenie radykalnej samotności, które już niezależnie od kategoryzacji, w sensie mówimy o samotności fizycznej, która jest samotnością długotrwałą, niezależnie od tego, czy jest dobrowolna, czy mimowolna, jakkolwiek. Jest to faktycznie doświadczenie, które może doprowadzić do właśnie pełnej automatyzacji albo do zagłuszania nieobecności innego. Powiedzmy do kompulsywnego włączania muzyki lub podcastów chociażby. Co być może się właśnie wydarza wśród naszych słuchaczy i oby nie. Tak, ale tak. To jest to, nie? Tylko krótka dygresja, że ja w ogóle jak pomyślałem, że o samotności pogadamy, to pomyślałem, że w ogóle trzeba byłoby przygotować osobną rozmowę na temat związku samotności z technologią. W takim sensie, ja na przykład miałem takie wrażenie niejednokrotnie, że moja relacja z telefonem jest jakaś patologiczna i że to się w dużym stopniu wiąże z unikaniem samotności. No ale to właśnie na razie odłóżmy na bok, bo myślę, że to w ogóle na osobną rozmowę. Tak, jakby ja byłbym chętny w ogóle do dalszego namysłu na ten temat. Wydaje mi się, że ja kiedyś miałem podobną, może nie podobną, ale dość patologiczną relację z muzyką w ogóle. Że jakby, wiesz, obawa przed ciszą, nie? Więc stajesz o 7 rano, włączasz muzykę i ona leci przez cały dzień, kiedy jesteś sam. No, zdarza się, a później sobie uświadamiasz, że wszystkie myśli, jakie zabrałeś w głowie przez cały dzień, to po prostu te kilka utworów, które przeleciały i nawet nie chcesz ich słuchać. Nie? To też się pojawia w tej książce, że jakby bohaterowi też zostało kilka płyt, których nie chce słuchać, kilka książek, których nie chce czytać i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, jakby jest to rzecz, która się faktycznie tam pojawia. Jeżeli chodzi o samotność tego głównego bohatera, no to ja zakładam, że ona jest inicjowana przez jednak jakąś chęć bycia samotnym, co też pojawiają się tam takie fragmenty, które o tym mówią, że jakby odchodzi od niego cały pozór, znaczy, że on ma wrażenie, że zawsze był tym, że jakby chciał się pozbyć w ogóle tej człowieczej nakładki, która jest na powierzchni. Tam się pojawia też bardzo dużo odniesień do zwierząt, że on właśnie, nie wiem, wygląda jak krowa albo żyje jak szczur i tak dalej, i tak dalej. Jakby fascynacja tą zwierzęcą niewinnością i tą zwierzęcą obojętnością jest tym, co bohatera jakby przychyla w tę stronę, aby też dążyć do takiego stanu. No tylko właśnie na ile to jest możliwe faktycznie przy człowieku, który jest w stanie samoświadomie odnieść się do tego aktu i do tego przedsięwzięcia, które właśnie ma miejsce i jest realizowane w tak metodyczny sposób. I wydaje mi się, że pożądanie samotności jest w ogóle czymś powszechnym, zasadniczo, w sensie zdaje się, że ludzie mają tendencję do snucia fantazji na temat tego, jak dobrze by im nie było w samotności, dopóki jakoś nie będą musieli się faktycznie zmierzyć z tą samotnością albo z jakimś poważniejszym rodzajem tejże samotności. No właśnie, pomyślałem, że to dobry moment, bo chciałem właśnie powiedzieć o tych kilku typach samotności, o których pomyślałem, ale jakby zastrzegam, że nie wziąłem tego teraz z żadnej książki, tylko tak się z grubsza zastanawiałem, jak ja odbieram tę samotność. No i to też wysłałem ci w tych notatkach wstępnych. Pomyślałem, że samotność przede wszystkim można podzielić na społeczną, psychologiczną i egzystencjalną. W takim sensie, że społeczna polega na tym, że po prostu jakby nie widujesz się z ludźmi z perspektywy takiego fizycznego opisu, to znaczy bohater siedzi w mieszkaniu,
do niej z kolei można się różnie ustosunkowywać, bo ona może być dobrowolna, może być wymuszona i tak dalej. Są jakieś różne podtypy tutaj. Samotność psychologiczna, przepraszam, to jest taki typ samotności, gdy czujemy się samotni, pomimo tego, że nas otaczają ludzie. I to jest ciekawe, że istnieje coś takiego. I w ogóle nie pamiętam, czy ty oglądałeś w końcu serial BoJack Horseman, bo kiedyś gadaliśmy o nim. Tak. No. No to właśnie BoJack Horseman moim zdaniem jest jakimś wzorcowym przykładem, bardzo ciekawym, w ogóle bardzo polecam wszystkim ten serial. Ten główny bohater jest przykładem kogoś, kto jest samotny w sensie psychologicznym, to znaczy niezależnie od tego, jakie relacje nawiązuje, także się styka z jakimiś ludźmi, to tak naprawdę to nie są żadne relacje, on nie potrafi ich nawiązać i cały czas się czuje samotny. A z kolei samotność egzystencjalna to jest jakby jeszcze pogłębiona ta samotność psychologiczna, ale żeby ją objaśnić, to z kolei wydaje mi się, że trzeba wprowadzić takie rozróżnienie na świadomość, na doświadczenie samotności jako czegoś relatywnego albo absolutnego. I to też myślę, że jest kluczowe rozróżnienie. I tutaj chodzi o to, że w przypadku tego doświadczenia samotności relatywnej, ty wiesz, że jesteś samotny, ale zakładasz, że to może być przejściowe. To znaczy nie zakładasz, że to musi trwać zawsze, że być może to zależy od jakiejś tam konfiguracji życiowej. A w przypadku tego doświadczenia samotności absolutnej, a istnieje coś takiego, ty jesteś święcie przekonany, że będziesz samotny zawsze po prostu i że nie ma możliwości, żeby to się zmieniło. No i to z kolei rzuca światło na tę samotność egzystencjalną. To jest taka samotność według mnie psychologiczna, która się jakoś wiąże z tym poczuciem absolutyzmu tego wszystkiego. To znaczy Gombrowicz tak pisze na przykład w książce Kurs filozofii w 6 godzin kwadrans, czy jak to się nazywa, w 6 godzin chyba, nie? Pisze, że człowiek rodzi się i umiera sam, niepojęte. To jest takie właśnie jakby filozoficzne wypowiedzenie tego, że ty sobie zdajesz sprawę, że to właśnie w jakimś takim bardziej już pogłębionym filozoficznym wydaniu, w takim sensie, że ty jakby rozumiesz, że nawet jak się komunikujesz z innymi ludźmi, to oni cię nie rozumieją za bardzo, że to zawsze jest tak, że ta komunikacja jest mocno zniekształcona, że tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy cię otaczają, oni tak naprawdę mają jakieś twoje obrazy w głowie, komunikują się z tymi obrazami, a nie z tobą. W tej komunikacji mnóstwo rzeczy się gubi i nikt tak naprawdę nie zna ciebie, tak jak ty znasz samego siebie w jakiejś introspekcji. No i właśnie jakby chciałem wspomnieć o tych rozróżnieniach i moim zdaniem jest tak, że ten bohater, on przerabia wszystkie te typy. To znaczy powiedziałbym, że on jest samotny w takim sensie egzystencjalnym i właśnie, no nie wiem, chyba absolutnym. To znaczy on tak funkcjonuje, jakby miał tak funkcjonować zawsze. I jakby stąd wynikało to poczucie jakiejś takiej pustki. Jeżeli chodzi o podziały i rodzaje samotności, ja bardzo lubię te takie bardzo lakoniczne podziały. W sensie, no bo wiadomo, jakby socjologowie, psychologowie, to już jest tak metodycznie także opracowane i skategoryzowane, że to można by się teraz nazwiskami przerzucać, mnożyć te podziały, rozwijać w drzewka i tak dalej, ale to jakby nie jest nasza robota, na szczęście. Wydaje mi się, taki podział, który mi przychodzi na myśl, kiedy też myślę o tym dziele i że można by zastosować ten podział tutaj, jest to podział, na który się natknąłem też przy okazji czytania jakichś aforyzmów oczywiście, że jakby są dwa rodzaje samotności. Pierwszy rodzaj jest taki, że czujesz swoje osamotnienie w świecie, jakby czujesz się sam na świecie. Drugi rodzaj jest taki, że czujesz absolutne osamotnienie tego świata. I wydaje mi się, że to, co się wydarza na płaszczyźnie tego dzieła, to jest trochę właśnie to, że to jest przejście od takiego egoistycznego ujęcia samotności siebie, w sensie bycia samotnym wśród innych albo czucia się samotnym, i to do uświadomienia sobie tego, że właściwie wszyscy jesteśmy w tej sytuacji. Że jakby ta samotność dotyczy wszystkich, bo nikt na nas nie patrzy, bo nie wiem, bo nic nie ma jakiejś struktury sztywnej, bo można się spierać o wszystko, bo nikt się nigdy nie zrozumiał zasadniczo, tak jak powiedziałeś, że kiedy ktoś do ciebie mówi, to być może mówi raczej do twojego wyobrażenia o tobie, a nie do ciebie, nie? Albo że mówi to, co chcesz usłyszeć, albo mówi w taki sposób, w jaki chcesz, żeby mówił i tak dalej, i tak dalej. No tego jest pełno, można to mnożyć oczywiście, ale ujęcie właśnie tego,
samotności takiej egoistycznej, jednostkowej, a samotności kolektywnej, która dotyczy absolutnie wszystkich względem bliżej nieokreślonego czegoś na zewnątrz, jest właśnie tym, co zdaje się problematyzować tak bardzo szeroko i ogólnie to, co się wydarzyło też w tym dziele, mam wrażenie, tak fabularnie. Stąd też nawet to poczucie akceptacji, które tam się pojawia na końcu, ono jest również takim gestem właśnie dość przykrym. Ja kiedyś byłem zawiedziony w ogóle tym zakończeniem. Jakby to zakończenie moim zdaniem nie było okej, okay, że ktoś mnie oszukał. To jest kapitulacja, tak? Tak, 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 że to jest właśnie jakaś kapitulacja, że jakby snucie godzinnej narracji kończy się w taki sposób, że nie wiem, chłop w sumie mówi, a dobra, to jednak był błąd, nie? Ja się spodziewałem większych, wyciągnięcia większych konsekwencji z tego, co tam było prowadzone w tej narracji. No ale właśnie kiedy wróciłem do tego dzieła, miałem wrażenie, że tak, właśnie to zostało osiągnięte, w sensie te konsekwencje zostały wyciągnięte. Czyli ta samotność została rozszerzona z pola jednostki na pole całościowe, absolutne. I doszło do swego rodzaju akceptacji. I tam na końcu faktycznie pojawiają się takie piękne fragmenty, chyba w przedostatnim akapicie, że tysiące ludzi stoi na placu Kliszy i moknie. W sensie mokną od deszczu. Że są to wartownicy z jakimiś tam snutymi, oceanicznymi marzeniami i tak dalej, i tak dalej. I ostatnie zdanie, że on też wychodzi na plac Kliszy i nie wiem, czy czeka na deszcz, czy przeczekuje deszcz, coś takiego. Jest jakby właśnie uznaniem tym, że można być samotnym wśród innych nadal, kolektywnie będąc jednak w tej wspólnocie bycia samotnym wobec czegoś, nie? Albo bycia samotnym tutaj na tym świecie. No myślę, że to jest bardzo fajne rozróżnienie i dzięki, że tak to wytłumaczyłeś. I ja jakoś nie zwróciłem na to uwagi specjalnie w trakcie oglądania tego filmu, ale to brzmi przekonująco, to mi się kojarzy z takim cytatem, i no, chyba mogę powiedzieć, że to jest jakiś jeden z moich ulubionych cytatów, bo on zawsze przemawiał do mnie bardzo i się identyfikowałem z nim, z Sartra, który napisał, że nawet jeżeli nie istnieje nic takiego jak jakaś jedna natura ludzka, to istnieje wspólnota ludzkiej doli. I jakby tutaj chodzi o to, że wszyscy ludzie jakoś tam się spotykają na gruncie jakby tych samych problemów życiowych, właśnie choćby doświadczenia samotności. Jeżeli się nie zajmujesz taką błahą codziennością, tylko jakimiś takimi realnymi problemami, które wszyscy mają, to właśnie tak jak mówisz, można rozwinąć w sobie takie poczucie jakiejś solidarności, w ogóle jakby nawet miłości do ludzi w ogóle. I no i jakby to jest ciekawe, że jakby droga do takiego punktu dojścia wiedzie przez tą samotność, że ty jesteś początkowo samotny w takim egoistycznym wydaniu, tak jak ty opowiadałeś, przechodzisz tą drogę i dostrzegasz, że inni czują się tak samo jak ty i że tak naprawdę to ty jesteś taki właśnie jakiś solipsystyczny i jakby ci inni ludzie istnieją i dopiero dzięki temu swojemu doświadczeniu samotności zaczynasz być w stanie lepiej rozumieć ich i to paradoksalnie buduje jakieś takie poczucie łączności. Ale w ogóle, skoro już przy tym jesteśmy, to chciałem wspomnieć o tym wątku, który w ogóle jakby też sobie zaznaczyłem. To znaczy samotność jako heideggerowskie nastrojenie, tak to zapisałem, mówiłem ci już krótko, co mam na myśli. To brzmi poważnie, bo chciałem się odwołać do Heideggera, ale chodzi o takie doświadczenie, które znamy też, myślę, wszyscy poniekąd. Ja je znam i tam przerabiałem je w jakichś kontekstach życiowych. To znaczy myślę, że jak jesteśmy samotni, to jest tak, że nasza percepcja rzeczywistości się zmienia i jakby widzimy takie rzeczy, których nie widzimy w innych okolicznościach. To jest ciekawe, że jakby ta rzeczywistość jest taka wielowymiarowa, jakby się składała z jakichś wielu światów i ty, jak jesteś samotny, to się przenosisz do jakiegoś innego świata albo on się otwiera przed tobą. Wcześniej go nie widziałeś, a teraz go widzisz. To znaczy zaczynasz na przykład widzieć, że jest mnóstwo innych samotnych ludzi wokół ciebie. Ja pamiętam właśnie, jak coś takiego przerabiałem, miałem tam bardzo samotny dzień któregoś razu, poszedłem do parku, gdzieś tam sobie usiadłem na ławce i zobaczyłem w ogóle tak jak bohater tego filmu, bo tutaj też jest bardzo podobny motyw, że siedzi tam jakiś starszy pan i się w ogóle wpatruje w pustkę, w nicość. I on tak siedział, ja tam siedziałem pół godziny, godzinę, a on tak siedział dużo dłużej. I potem go widziałem wiele razy i on przychodził sam. Nie wiem jakby kto to był, ale wyobrażałem sobie, że on musi być już, że nie wiem, że stracił jakąś bliską osobę, że nie ma co ze sobą zrobić i po prostu tam przychodzi i siedzi i wpatruje się w nicość. W innych okolicznościach pewnie nie zwróciłbym uwagi na niego. Kiedyś też miałem takie doświadczenie, pamiętam jak poszedłem do baru,
żeby wypić więcej w jakimś takim depresyjnym stanie i jakoś jakimś późnym wieczorem. I właśnie miałem taki moment, że rozejrzałem się i zobaczyłem, że mnie otaczają tacy sami ludzie jak ja dokładnie, że tam siedzi wielu takich kolesi, którzy są jacyś samotni, chcą się napić, są jacyś tacy odizolowani i też w ogóle bym ich nie postrzegał w taki sposób, ale jakby o to chodzi właśnie w tych heideggerowskich otwarciach. Heidegger o tym pisał, że stan emocjonalny, no powiedzmy w przybliżeniu, stan emocjonalny w takim sensie psychologicznym, to jest jakieś nastrojenie. Nastroje to jest nastrojenie ciebie z perspektywy Heideggera i to nastrojenie cię otwiera na różne światy, na różne obszary rzeczywistości. W takim sensie, jak na przykład Wittgenstein napisał, że świat szczęśliwego i świat nieszczęśliwego to są dwa różne światy, dosłownie. No i na przykład świat zlęknionego i świat jakiegoś tam, nie wiem, odważnego, powiedzmy, no to też są osobne światy i jeżeli wkraczasz w ten świat samotności, to okazuje się, że no, że tam jakby jest wiele różnych rzeczy do eksplorowania. I no i jakby właśnie to by był, to doświadczenie bym lokował jakoś w drodze do tego, o czym ty mówisz, jako taki element dochodzenia do tego poczucia takiej solidarności w samotności, powiedzmy, z innymi. Ja się cieszę, że podniosłeś wątek Heideggera, bo dla mnie projekt Perelka jest poniekąd projektem fenomenologicznym w ogóle. Ja nie wiem, czy odebrałeś go w taki sposób, jakby znając książkę i czytając ją tam po raz któryś z kolei, mam tam pozakreślane dłuższe fragmenty, sporo notatek na boku, bo moim zdaniem właśnie to nastrojenie, o którym wspominasz, jest czymś, co jawnie wprowadza nas w coś w rodzaju taki nastrój, można powiedzieć, w sensie, jakby to nazwać, ta percepcja, która ma tutaj znaczenie i ta percepcja, która w stronicach tej książki, ona się zmienia właściwie na naszych oczach, jakby dokonuje się pewna przemiana bohatera, który zaczyna postrzegać inaczej, dostrzegać inne rzeczy, inaczej ustosunkowuje się w ogóle do swojego otoczenia, jest właśnie tym wpływem nastrojenia na jego percepowanie rzeczywistości. Znaczy, dla mnie osobiście bardzo istotne w estetyce codzienności jest na przykład coś takiego jak estetyka percepcji właśnie, co jest właśnie rzeczą, która stricte na fenomenologii bazuje. I gdzieś tam do tej nastrojowości się odwołuje, bo musi to robić, znaczy sama przez się bazuje na tym. Powiedz proszę tak w dwóch zdaniach, czym jest fenomenologia. Jest to teoria zajmująca się badaniem zjawisk, nie w znaczeniu badania ich w sposób naukowy, ilościowy, a bardziej w sposób deskryptywny, niearbitralny także. Jest to raczej zwrócenie uwagi na takie najprostsze, jeżeli można tak powiedzieć, doświadczenia ciała. Już pójdźmy w ten rok, że ciało. Ale niekoniecznie ciała przecież, bo jakby świadomości. Niekoniecznie ciało, oczywiście. Chociaż jak mówimy o ludziach i o Pereku i tak dalej, to jednak do tego ciała warto też się odnieść. Albo tu jakieś moje ciągoty wyszły na jaw, że ja jednak jestem antropocentryczny w moim ujęciu fenomenologicznym. Ale no tak, jakby fenomenologia jest inspirująca dla pisarzy i poetów zawsze z jakiegoś powodu była. Też większość egzystencjalistów wyszła właśnie od strony fenomenologicznej właśnie, tak jak Sartre chociażby. I oczywiście to nie dotyczy tylko ciała, nie dotyczy tylko człowieka, ale jakby chodzi o pewien sposób badania zjawisk, który ma być tak skrajnie redukcyjny w tym doświadczeniu, szukania jakiegoś źródła tego doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Może tylko krótko dodam, że jakby właśnie chodzi o takie źródłowe opisywanie różnych przeżyć, tak jak na przykład w tej książce tak jest opisane to poczucie izolacji, tak źródłowo, jak ty tego wewnętrznie doświadczasz. W ogóle, wiesz co, bo to jakby to często trudno jest objaśnić wielu osobom, które się filozofią nie zajmowały, czym jest fenomenologia. Ja ostatnio wymyśliłem taki przykład i myślę, że on jest dobry i się nim posługiwałem już wiele razy. Ostatnio prowadziłem tutaj w Słupsku taki wykład na temat fenomenologii częściowo. Jest taki obraz chyba Claude'a Monet, katedra w Rouen, taka seria obrazów, ta katedra malowana o różnych porach dnia. Kojarzysz na pewno, nie? Jeden obraz jest taki niebieski, inny jest czerwony i jakby moim zdaniem istota fenomenologii polega na tym, że z perspektywy takiego obiektywistycznego opisu to jest jedna katedra, która ma tam ileś metrów wysokości, a z perspektywy opisu fenomenologicznego każda katedra na tych poszczególnych obrazach to jest inna katedra. To znaczy Monet malował, jeżeli to był rzeczywiście on, ale tak mi się wydaje,
malował różne katedry, bo fenomenologia się skupia na subiektywnych doświadczeniach pewnych rzeczy. Tak, ta subiektywność tu jest bardzo istotna, nie? Jakby jeden z największych zawodów w ogóle, zdaje się, z czego trzeba się tłumaczyć, ale tak, wydaje mi się, że jest to metafora, która jakoś obrazuje faktycznie ten projekt do pewnego stopnia. No ale właśnie faktycznie ja nawet o tym nie pomyślałem wprowadzając to pojęcie, bo właśnie jakoś nie czułem się przygotowany do tego, aby w dwóch zdaniach powiedzieć, czym fenomenologia faktycznie jest, bo ja jakby uznaję to za jakąś oczywistość, oczywiście. Musimy się pilnować, bo to w ogóle jest chyba drugi, nie, trzeci taki przypadek tych moich rozmów, że rozmawiam z kimś, kto się filozofią zajmuje, no i trzeba uważać, żeby jakichś skrótów myślowych nie było. Ja właśnie myślałem sobie o tym, żebyśmy tam w miarę możliwości objaśniali jakieś takie rzeczy w związku z tym, że my się tym interesujemy obaj. To wiesz co, skoro omówiliśmy krótko to heideggerowskie nastrojenie, jeszcze chciałem na chwilę może wrócić do tego, o czym wspomniałeś na samym początku, że ten film ma status, nawet można powiedzieć, no nie wiem, czy można powiedzieć kultowego w Polsce, że jest tyle osób, które są zainteresowane nim, a on, no jakby ktoś mógłby powiedzieć, że on jest nudny, jeżeli go obejrzy pobieżnie. No a jakby z czego to wynika? No moim zdaniem to wynika z tego, że trzeba zrozumieć, po co jest kultura w ogóle, po co jest filozofia, książki i tak dalej, że jakby ten film, w tym filmie te różne sformułowania na temat takiego poczucia odosobnienia, samotności, one są niezwykle precyzyjne, niezwykle metaforyczne, precyzyjne. Na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie. Też chętnie bym przeczytał książkę na takiej zasadzie, że ty możesz obejrzeć ten film, jeżeli masz jakieś tam poczucie samotności, jeżeli ktokolwiek je ma, no a każdy je ma, i lepiej ją zrozumieć. No jakby w ogóle dzięki temu, że to jest dobry film, dobra książka, to możesz szereg różnych rzeczy zrozumieć lepiej, jakoś się odnieść do siebie, ale no to się zazębia z tym, z kwestią tej fenomenologii, że to są takie naprawdę wyrafinowane opisy fenomenologiczne, które mogą się każdemu przydać do tego, żeby jakoś tam rozjaśnić swoje wnętrze. Okej, osobny temat, a on w zasadzie jest jednym z głównych i też powinniśmy byli wspomnieć o nim wcześniej, czyli sam tytuł, Człowiek, który śpi. Ty wspomniałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy o fabule, że jest tak, że ten student niby wychodzi na zajęcia, a potem się okazuje, że on tak naprawdę nie wyszedł na zajęcia. I ciekawe jest to, że tam jakby w tym filmie, jak obserwujemy te sceny, to niektóre z tych scen się odnoszą do tego, co on robi naprawdę, bo on potem wychodzi gdzieś z domu, idzie do jakichś tam, włóczy się ulicami, idzie do kina, a niektóre sceny odnoszą się do tego, co on sobie wyobraża. To znaczy na początku on sobie wyobraża, że idzie na zajęcia, a tak naprawdę nie idzie. I to wprowadza takie poczucie dezorientacji. I no i jakby właśnie pytanie, co to w ogóle znaczy, do czego się odnosi ten tytuł, Człowiek, który śpi. I ja myślę, że są dwa tropy. To znaczy po pierwsze, snem za sen można uznać to jego przekonanie, że dzięki tej obojętności on dozna jakiegoś szczęścia i że ta obojętność może być absolutna i mu przyniesie ukojenie, w związku z tym, że ta próba się nie udaje ostatecznie, więc można powiedzieć, że to był jakiś wymysł i to było takie śnienie na jawie częściowo. A drugi wątek jest taki, że on poza tym, że jest samotny, to jest smutny. Ja sądzę, że on jest w jakichś nastrojach depresyjnych. Zresztą w ogóle nie wiem, czy kojarzysz, tam jest jakiś taki fragment, jakby on rozważał samobójstwo, czy skończyć z tym wszystkim. Są jakieś takie fragmenty przecież. I ciekawe jest to, też coś takiego przerabiałem w jakimś tam takim prywatnym wydaniu, że jeżeli się tkwi w nastrojach depresyjnych, to doświadczenie rzeczywistości staje się takie bardzo oniryczne. Nie wiem, jak to u ciebie wyglądało, ale u mnie tak. To znaczy właśnie jak mi się zdarzało tam w jakichś stanach depresyjnych być, to czułem się tak, że na przykład coś mi się śniło w nocy, a ja potem nie do końca wiedziałem, czy to mi się śniło, czy ja tego doświadczyłem w rzeczywistości. I to było mega dziwne, bo jakby na co dzień jesteśmy w stanie to rozróżnić. A właśnie wtedy ta granica jakby się zacierała w związku z takim stanem depresyjnym, jakimś bardzo złym humorem. No i też tak bym to odbierał, że on właśnie ze względu na ten swój stan tkwi trochę w takim półśnie. Faktycznie tam się pojawia w ogóle wątek na samym początku, że on niby idzie na ten egzamin, ale jednak się nie budzi, zostaje w łóżku. Tam jest to stwierdzenie, że nie ruszasz się, twój sobowtór będzie wykonywał te czynności za ciebie. Znaczy twój sobowtór pójdzie na ten egzamin, będzie golił się za ciebie, mył się za ciebie i tak dalej, i tak dalej.
Jak gdyby faktycznie akcję można było przejść w taki sposób, że jest dwóch głównych bohaterów, nie? Że jeden może faktycznie tam poszedł, coś robi ze sobą, a drugi po prostu leży. Śpi, ale w tym sensie, że jest w jakimś totalnym bezruchu. I tam też pojawiają się opisy właśnie tej codzienności, kiedy bohater właśnie traci całkowicie poczucie czasu. Jakby nie ma znaczenia to, o której pójdziesz spać, nie ma znaczenia to, o której wstaniesz, nie wiesz, jaki jest dzień, nie wiesz, która jest godzina i właściwie wszystko się zlewa w jedną masę, bo cały czas jest wypełniony właściwie niczym, więc cóż, jakby możesz wyjść, o której chcesz, wrócić, o której chcesz i robić, co chcesz, bo nie ma żadnego harmonogramu, który by to jakkolwiek podtrzymywał. I w takim stanie właściwie no, doświadczenia takie oniryczne faktycznie no, chyba mają miejsce. Znaczy, jest to wręcz proszenie się o jakieś stadium derealizacji pewnego stopnia, że ty właściwie nie wiesz, co ci się przyśniło, gdzie byłeś wczoraj i właściwie która jest godzina i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest, można powiedzieć, proszenie się o to, w tym sensie, że właściwie samemu się wypada z tego normalnego funkcjonowania i z czasu w ogóle. Więc generalnie te doświadczenie, doświadczenie codzienności staje się takie. I to chyba jest w ogóle to, co faktycznie może przerażać w ogóle bohatera tutaj, że to jest ta rzecz, która sprawia, że bohater się zatrzymuje i stwierdza, że o nie, coś jest nie tak, nie? W sensie, że to nie jest ten spokój, bo trudno o spokój w takich warunkach, zdaje się, nie? Człowiek jednak potrzebuje jakiejś struktury do tego, aby funkcjonować. Tak, no ja w ogóle chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali dłużej, może za chwilę. Chciałem ci zadać to pytanie, czy w ogóle można mieć sens życia w samotności i w izolacji. I ja jakby już znów wybiegając naprzód, uważam, że nie za bardzo. No trudno mi to sobie wyobrazić. Dlatego też mi się wydawało, że ten eksperyment tego bohatera nie może skończyć się pozytywnie. No, ja bym powiedział, że jeżeli ktoś jest na przykład ascetą wierzącym i zbliża się do jakichś tam objawień, to jak najbardziej taki sens by odnalazł, tylko pytanie, na ile wtedy jest samotny. Zasadniczo wydaje mi się, że trudno jest realizować w ogóle jakiś sens. Inaczej, sens postrzegam jako coś, co musi być relacyjne w stosunku do kogoś, do czegoś, albo no nawet właśnie do samego siebie w przyszłości lub w przeszłości. Właśnie, właśnie, też tak sądzę. Jakby wiesz, można sobie snuć fantazję na temat odizolowania od wszystkiego i odcięcia się, nie? To jest jakby, ta fantazja jest tutaj też tak właśnie wnikliwie opisywana, kiedy bohater chce się odciąć dosłownie od wszystkiego, łącznie od swoich wspomnień, od tego, co go dotyczy, od planów, od bliskich i tak dalej, i tak dalej. Trudno jest pomyśleć jakikolwiek sens do zrealizowania w takiej bańce. Jedynym sensem może być po prostu urzeczywistnienie tego stanu apatii, tego ciągłego stanu apatii, co no zdaje się być zgoła niemożliwe dla człowieka, który jednak właśnie ciągle jest obarczony świadomością tego, co robi. No, zdaje mi się, że tutaj byłoby trudno realizowanie tego w sposób jakiś pozytywny, w jakimkolwiek. Tak, tak. No, ja w ogóle w tej książce pierwszej swojej, Ogród na szczycie wulkanu, tam jest jeden rozdział, który dotyczy szczęścia i ja byłem przez dłuższy czas zainspirowany tym, że można strukturalizm i różne kategorie strukturalistyczne przełożyć właśnie na taką problematykę typowo życiową, pomimo tego, że ten strukturalizm się wydaje dość abstrakcyjny, bo powiem może krótko, że to jest taka tradycja filozoficzna, która się wiąże z lingwistyką, z filozofią języka, przede wszystkim ona dotyczyła analiz językowych, tego jak się rodzi sens w języku, to znaczy z tego co pamiętam Ferdinand de Saussure, człowiek, który jako pierwszy napisał taką bardzo wpływową książkę na ten temat, upowszechniał tę ideę. On był w polemice z taką tradycją dawną, starożytną, arystotelesowską, powiedzmy częściowo, że słowa mają po prostu znaczenie, wyrazy mogą mieć znaczenie, które jest do nich przypisane, przyporządkowane jakoś tak jednoznacznie. A strukturaliści zwracali uwagę na to, że znaczenie nie tkwi w jakichś znakach, w wyrazach, tylko w relacjach, że ono właśnie jest stricte relacyjne. To znaczy na przykład jak się ma dwa znaki,
to jakby ich sens się bierze z wzajemnego stosunku do siebie nawzajem i właśnie to niby wszystko występuje na obszarze językoznawstwa. Potem w ogóle ten strukturalizm się upowszechnił w wielu innych dziedzinach kultury, bo na przykład tam ten Lewis-Strauss zaczął go stosować w jakichś etnograficznych badaniach. Michel Foucault też jest przecież trochę strukturalistą. No ale według mnie właśnie ten strukturalizm, on mówi wiele prawdziwych rzeczy, na przykład o sensie życia. To znaczy ja uważam, tak jak powiedziałeś, że ten sens życia, on jest zawsze zapośredniczony o jakieś relacje. W takim sensie, że nie możesz być w pełni odizolowany od otoczenia i że on się jakby, że sens życia w ogóle jakby, stawiając pytanie, gdzie on się rodzi, to on się nie rodzi w twoim wnętrzu, nie rodzi się tak jakoś w świecie zewnętrznym, takim obiektywnym, tylko się rodzi zawsze gdzieś tam między ludźmi, no bo w zasadzie cała treść naszego życia, jakieś tam, wiesz, tęsknoty, pragnienia, oczekiwania, to jest coś, co się wiąże z innymi ludźmi i tam też sądzę, że jest miejsce na sens. Też myślałem sobie o tym, o pytaniu Ludwika Wittgensteina, czy można mieć język prywatny. I Wittgenstein odpowiadał, że nie, że język ma zawsze charakter publiczny. To znaczy nie można sobie wymyślić języka tylko dla siebie i nie może ktoś go stworzyć w głowie i mieć jakby swojego języka, bo to w ogóle nie byłby język. Język jest tym, co jest dzielone i co jakby się staje takim żywiołem, który ponad ludzkimi głowami gdzieś tam istnieje. No i właśnie można też postawić pytanie, czy można mieć prywatny sens życia i ja sądzę, że nie. Że takie etapy, jak ten etap, który obserwujemy, przyglądając się bohaterowi tego filmu, to jest taki etap, który według mnie może być bardzo wartościowy, ale myślę, że on musi być przejściowy i że on jakby właśnie nie spodziewałbym się innego zakończenia po tym filmie. Myślę, że to zakończenie jest realistyczne. Tak, ono jest realistyczne i teraz też mnie nie zawodzi, bo może sam jestem na innym etapie życia, kiedy mogę się nim cieszyć razem z głównym bohaterem, chociażby. Zdaje mi się też, że to, co mówiłeś o strukturalizmie, jest też ciekawe. Ja mam obawę, że strukturalizm mógłby w ogóle implementować do tego przykładu, do tej metafory, coś w rodzaju jakiejś statyczności, bo jednak jakby strukturalizm sam w sobie jest odniesieniem do tych znaków, które coś oznaczają i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo tak uporządkowane, schierarchizowane i no, zracjonalizowane też do pewnego stopnia w taki sposób, że można jednak dotrzeć do tego sensu i można to odkryć i tak dalej, i tak dalej. To, co się dzieje później też, jakby poststrukturaliści to wyciągają i wydaje mi się, że aktualnie jednak jest to jakaś tam teoria do przyjęcia, że tam się więcej dzieje, w sensie tam jest więcej dziania się. Sens też jest tym, co się dzieje w relacji do innych, nie jest czymś takim stałym, że można powiedzieć, że teraz moim sensem życia jest posiadanie dwójki dzieci i zbudowanie domu, bo jakby nie o to w tym chodzi, chyba, nie wiem, ale no właśnie, że sens jest tym, co się wydarzy przy jakimś byciu, nawet nie jakimś zaangażowanym byciu, tak heideggerowskim zaangażowanym byciu, tylko że po prostu w jakimś swego rodzaju trwaniu tej świadomości tego, co się wydarza, powiedzmy. I że to już może być realizowanie jakiegoś sensu, że nie trzeba snuć jakiejś wielkiej narracji wokół tego, czym sens życia jest. Ja wychodzę z założenia, że sensem mojego życia w tej chwili może być to, że ja tu z tobą siedzę i z tobą rozmawiam, ale może jestem bardzo optymistyczny w tej kwestii. Studiowanie. Tak, właśnie. I to jest jakby ciągle zmienne, nie? To jest bardzo, bardzo rzecz nieuchwytna do pewnego stopnia. Więc tutaj ten strukturalizm mógłby kryć sobie taką pułapkę, że ktoś mógłby jednak założyć, że mówimy jednak o czymś, co można wskazać palcem i powiedzieć, że tak, faktycznie jest, ten sens jest osadzony gdzieś tam. Ja bym się skłaniał ku temu, że on się wydarza tutaj. I to, co było u Pereka, to była właśnie desperacka próba pozbycia się go, znaczy zredukowanie jednostki do tego, co faktycznie zostaje, kiedy pozbędziemy się całego naddatku. No i dostrzeżenie tego, że właściwie niewiele tam zostaje. W sensie, że nie ma tam nawet przestrzeni, którą można by sobie pomyśleć, kiedy myślimy o jednostce jako o czymś, co jest jakoś puste i tak dalej. Ktoś mógłby wysnuć taką teorię, że o tak, może się zrealizować w niej wszystko, co sobie postanowi. No
Zdaje się, że tak nie jest i że właśnie niewiele jest tam do zrealizowania. Nie? W sensie tam nie za wiele można pomyśleć o tym, w jaki sposób można by się zrealizować. Chciałem przejść już do następnego tematu, tylko taka dygresja, bo to mi się skojarzyło. Nie wiem, czy to jakiś słuchaczy naszych zainteresuje, ale pomyślałem, że ciebie to zainteresuje, bo to mi przyszło do głowy właśnie w czasie oglądania tego filmu, że jakby te doświadczenia, które obserwujemy tutaj na przykładzie bohatera, one trochę łączą ze sobą Kierkegaarda i Hegla, egzystencjalizm z idealizmem, w takim sensie, że właśnie może to jest jakiś sposób na połączenie ich, bo jeżeli ktoś nie wie, to Kierkegaard i Hegel to tacy filozofowie, którzy są z zupełnie innej bajki, bo Kierkegaard był egzystencjalistą i jakby kładł nacisk na jednostkę, doświadczenie jednostki. Z kolei Hegel był holistą, jakby zakładał, że jednostka nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Znaczenie mają systemy, kolektyw, taka perspektywa, jakieś skrajnie abstrakcyjne myślenie, perspektywa skrajnie ogólna. W każdym razie zgodnie z perspektywą Kierkegaarda, rzeczywistością taką najprawdziwszą jest subiektywne doświadczenie jednostki, a jakby zgodnie z przekonaniami Hegla, to właśnie w ogóle nie jest realne poniekąd. Realne jest to, co jest ogólne. Realny jest taki no, jakby duch, na który się składa wszystko, co istnieje, tam mniejsza ze szczegółami. W każdym razie chodzi o to, że ta tradycja heglowska nosi miano idealizmu obiektywnego i właśnie jakby dotyczy tego, że rzeczywistość ma charakter duchowy. No i tutaj ciekawe jest to, że ten bohater jest pogrążony w takiej samotności, w egzystencjalistycznym wydaniu i w ten sposób dochodzi do takiego onirycznego doświadczenia rzeczywistości, jakby wszystko było snem właśnie, jakby wszystko było jakimś duchem, powiedzmy. Się okazuje, że właśnie, no nie wiem, on tak jakoś egzystencjalistycznie się zachowuje, ale dochodzi do takiej senności rzeczywistości, do tego, że nie wiadomo, czym jest jawa, czym jest sen. Nie wiem, co myślisz, to jest jakiś trop ciekawy, czy nadinterpretacja? Nie powiedziałbym, że to jest nadinterpretacja. Znaczy, moglibyśmy powiedzieć, że w ogóle w dziele wydarza się heglowska dialektyka na poziomie podmiotu, nie? To jest to, co ma miejsce. To na miniaturce ustawię taki nagłówek. Tak. Wiesz, Hegel też jest w ogóle włączony w teorię literatury znawczej, znaczy dalej hegliści poszli także w stronę, zdaje mi się, badania tekstów literackich między innymi, więc myślę, że przeszłoby takie snucie teorii. Jednak wracając jeszcze do tych kwestii związanych z książką, miałem poruszyć coś ważnego, co bałem się, że nam umknęło. A no właśnie, bo chciałem poruszyć wnioski, można powiedzieć, do których dochodzi sam autor, znaczy bohater. Mogę zacytować tylko: niczego się nie nauczyłeś, z wyjątkiem może tej prawdy, że samotność niczego nie uczy, że obojętność niczego nie uczy. To była oszukańcza przynęta, fascynująca i podstępna ułuda. To jest podkreślenie tego, jak bardzo bohaterowi chyba zależało na tym, aby w tę samotność iść z własnej woli i jak bardzo desperacko ta próba była po prostu pożądana i jak bardzo ona się w ogóle nie udała. I pojawia się dalej taki fragment dość uderzający, że jakby ten cały projekt był oczekiwaniem na coś, na jakąś zmianę, na jakieś przejście, na coś, co miałoby się wydarzyć. I narratorka mówi, że tymczasem nic się nie wydarzyło, nie było żadnego cudu, nie nastąpił żaden wybuch. Twoja neutralność nic nie znaczy, twój bezwład jest równie daremny jak twój gniew. Tam się pojawia jeszcze więcej opisów związanych z tym, że nawet nie jesteś na tyle brzydki, żeby być ciekawym, nawet nie jesteś, nie wiem, nie jesteś chory, nie jesteś biedny, nic ci nie dolega, nie jesteś szalony. W ogóle to się też pojawia jako bardzo znacząca rzecz. Że nie oszalałeś, nie umarłeś, nie zwariowałeś, nie? Że ta narracja, która była snuta w ogóle gdzieś tam wokół głównego bohatera, ona była też jakimś fantazmatem, jakimś w ogóle wyobrażeniem na temat twojej osoby. Że takim związanym, związanym tak. Z jakimś pragnieniem wyjątkowości, myślisz? Wydaje mi się, że z początku jakby można to postrzegać bez pragnienia. Znaczy chodzi o to, że
sam ten projekt, niezależnie od tego, jakie były jego intencje, czy w tym wypadku były chęcią jakiegoś wyróżnienia się, odizolowania i tak dalej, bo ja zakładam, że mogły to być szczere chęci na przykład bycia samotnym. Ale chodzi właśnie o to, że sam ten projekt stał się tym właśnie pozorem, że on się stał pewną strukturą, która zaczęła porządkować życie tego człowieka i zaczęła być pewnego rodzaju realizowanym fantazmatem, odtwarzanym bezmyślnie nawet, który miał zmierzać do realizacji jakiegoś wymyślonego w ogóle celu. Nie? Że ten projekt, mimo założenia, że on miał być dojściem do w pełni autentycznej jednostki mnie, stał się wyjątkowo nieautentyczną próbą zrealizowania jakiejś abominacji po prostu. I to po prostu nie mogło się udać. To też wydaje mi się jest bardzo istotne, bo ta książka się właśnie kończy takim, powiedzmy, otrzeźwieniem i otrząśnięciem tego bohatera, nie? Który jest tak, tam właśnie. Ja powiedziałbym, że ona się kończy z mojej perspektywy pozytywnie. To znaczy, to jest ciekawe, że właśnie kapitulacja może być pozytywnym zakończeniem czegoś, bo jakby myślę, że to wszystko opiera się na takim motywie, że z kryzysów w ogóle może się rodzić coś dobrego. Kryzysy mogą być bardzo, bardzo wartościowe, jak wiadomo, o ile właśnie są kryzysami, to znaczy o ile są przejściowe i o ile się w nich odpowiednio odnajdziemy, to znaczy o ile one nas skłonią do tego, żeby coś tam sobie przemyśleć, przetrawić, przewartościować. I czasami jest tak, że takie okresy życia są bardzo męczące, wypełnione jakimś cierpieniem, wydawałoby się, że one są bez sensu, ale właśnie jako etapy mają ogromne znaczenie i są nam potrzebne. No i tutaj tak jest, że ten bohater jakby przechodzi przez to, odrabia jakąś tam lekcję i to jest takie doświadczenie. Właśnie myślę, że nawet te fragmenty, które ty czytałeś, one o jakiejś tam prawdzie mówią, ale one poniekąd są bez znaczenia. To znaczy, myślę, że ten bohater, on tak czy inaczej mógłby czerpać przez całe życie z tego, co się wydarzyło. I łatwo to sobie wyobrazić, że to może być jakieś naprawdę wyjątkowo istotne doświadczenie życiowe, na którym on się będzie w ogóle wspierać. I na przykład to, jaki to miało sens, to dopiero z czasem się okaże. Cóż, no zdaje się, wracając do tego, że to powieść biograficzna, to Perek chyba sam uznał, że miało to znaczenie, skoro po tych 5-6 latach napisał o tym książkę, która przyczyniła się do tego właśnie doświadczenia bycia rozpoznawalnym. Co jest w sumie ciekawe pod tym względem, że faktycznie nawet taka bezczynność, w sensie coś tak prozaicznego, jak samotność, bezczynność, wycofanie się, jak projekt, który tak spektakularnie upada na koniec, siłą rzeczy, nie osiągawszy tego swego celu, rodzi nagle owoc zupełnie nieprzewidywalny, w zupełnie innym czasie, w innym kontekście i tak dalej. Jakby interpretatorzy też zakładają, nie wiem, jaka jest powszechna, obiektywna interpretacja tego tekstu, ale jakby kiedy pisze się o Pereku, to pisze się o nim jako o pisarzu, który jest teoretykiem braku, zniknięcia, że opracowuje w ogóle swoją traumę biograficzną, utraty rodziców w wieku lat 4, to się zawsze w ogóle pojawia i tak dalej, i tak dalej. Mi się natomiast wydaje, że to może być czytane właśnie też w taki sposób, czyli że po prostu samo to doświadczenie mogło być dla niego istotne i postanowił o nim napisać książkę po tym, kiedy już czuł się, że może, kiedy czuł, że jest na to czas, że on chce do tego jakoś podejść, ustosunkować się do tego momentu w swoim życiu, który był wyjątkowo bezproduktywny i być może nadal nieopracowany w taki sposób. To jest jakby pisanie terapeutyczne być może, nie? O czym w ogóle jest to zniknięcie? Zniknięcie Pereka, tak? Książka kolejna? Tak, tak. Tak w największym skrócie, bo to jest bardzo ciekawy projekt i też się często pojawia. Zniknięcie to jest w ogóle książka, którą Perek napisał po Człowieku, który śpi. Człowiek, który śpi, to była bodajże trzecia jego książka, taka, którą postanowił, że wyda. Potem został przyjęty do grupy Oli Pu, bodajże. Tak czy inaczej. Zniknięcia Pereka to początkowo miał być po prostu rzekomo eksperyment. To jest lipogram, który jest napisany bez litery E w języku francuskim, co jak sobie o tym pomyślimy, jeżeli ktoś ma podstawową znajomość też języka francuskiego, no to
może się złapać za głowę i pomyśleć, o Jezu, to tam większość słów wypadła. No i faktycznie tam jest chyba wyliczone, że 14% wyrazów w języku francuskim zawiera w sobie literę E, między innymi ja, chyba też ona, nie, nie ona nie, ale odniesienie do matki też jest jakby niemożliwe do wykonania. No i wiele po prostu rzeczy się tam wysypuje w strukturze języka. Tak czy inaczej jest to na tamten czas, może się zdezaktualizowało, ale na tamten czas był to najdłuższy napisany lipogram, powieść, która nie zawiera jednej z liter. Jest to powieść detektywistyczna, to jest powieść fabularna, która opowiada o zaginięciu Antona Wojla. Swoją drogą Anton Wojl w pierwszym rozdziale, jak się nie mylę, jest w ogóle przedstawiany jako właśnie postać z tej książki. W sensie tam się znajdują jawne nawiązania do Człowieka, który śpi. Cytaty z Człowieka, który śpi, tylko oczywiście przeformułowane tak, żeby nie było litery E. Ja polecam sobie sprawdzić w ogóle, jak to wygląda, bo książka została już w pełni przetłumaczona na język polski, czym oczywiście wydawnictwo Lokator się bardzo szczyciło z tego czasu, niedawno i słusznie zresztą. Więc polecam sobie zobaczyć, bo to był naprawdę ciekawy projekt. Znaczy dalej się to czyta przyjemnie, jest to rzecz naprawdę warta uwagi i zniknięcia są czymś innym na pewno niż Człowiek, który śpi. Jeżeli chodzi o książki Pereka, które są bliższe tej, to jego debiut literacki, czyli Rzeczy, moim zdaniem fajnie korespondują z tą książką, bo Rzeczy opowiada historię pary, która poniekąd zmaga się z pragnieniem materialnych przedmiotów. Tutaj Perek jest mocno pod wpływem Lukacza, jak się nie mylę, i myśli marksistowskiej, między innymi, co widać, ale też nie jest nachalne absolutnie, jest to zrobione bardzo ze smakiem. I Rzeczy właśnie opowiada historię uwikłania, to pożądanie przedmiotów, pożądanie jakichś tam różnych, jakby to powiedzieć, dóbr materialnych i nie tylko. I mówię o tym, jak bardzo człowiek może tracić jakąś tam swoją podmiotowość w tym i w relacji do innego i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to są takie inne projekty Pereka, na które myślę warto zwrócić uwagę. To dzięki, że opowiedziałeś. Dobra, ruszajmy naprzód. Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o tym przez chwilę, dlaczego w ogóle można sądzić, że samotność jest czymś dobrym, dlaczego ona miałaby być pożądana. I zaraz poproszę cię, żebyś powiedział, ale powiem ci może najpierw o swoich skojarzeniach w związku z tym, że ty teraz mówiłeś więcej. No ale dla mnie to jest jakby spore wyzwanie tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, bo samotność kojarzy mi się bardzo źle. No, ona mi się kojarzy z takim stanem, który naprawdę staram się zakończyć jak najszybciej, który jest bardzo dotkliwy. Właśnie mam wrażenie, że on zatruwa. Nawet jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy, to on potrafi jakoś, nie wiem, doprowadzić nas do takiego, no właśnie tak jak rozmawialiśmy, takiego kompulsywnego działania, które wiąże się z unikaniem samotności. No ale gdybym miał szukać jakichś tropów, to byłby taki trop, o którym pisałem w tym e-booku z notatkami filozoficznymi, Zmięte kartki papieru. Tam pisałem na przykład o doświadczeniu smutku i z tym doświadczeniem smutku moim zdaniem tak jest, że jeżeli jesteś smutny w takim bardziej konwencjonalnym wydaniu, to możesz przestać być smutny i zacząć być wesoły, powiedzmy, jak jesteś w stanie. Możesz tam wyjść do ludzi i przełamać smutek na rzecz radości. No ale nie każdy potrafi to zrobić i czasami są takie okoliczności życiowe, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale paradoks polega na tym, że czasami możesz pogłębić ten smutek i wtedy czujesz się lepiej, jeżeli się doprowadzi do takiego stanu jakiejś pustki wewnętrznej właśnie. Wydaje mi się, że to może brzmieć jakoś dość abstrakcyjnie, ale myślę, że prawie każdy to zna na jakimś tam poziomie, bo jakby na przykład z tym się wiąże tendencja do słuchania jakichś smutnych piosenek. Jesteś smutny, źle się czujesz i włączasz sobie taką muzykę, która cię jeszcze bardziej unieszczęśliwia. I wydaje mi się, że właśnie jak zstępujesz w głąb samego siebie, w głąb tych negatywnych emocji, to docierasz, to tak jak trochę jakby nurkować pod powierzchnią wody, w tym sensie, że tam te wzburzone fale gdzieś są na powierzchni, a niżej panuje spokój. I tak samo jak się zanurzasz w smutku, docierasz do jakiegoś poczucia pustki, to możesz tam odnaleźć jakieś wytchnienie. Wydaje mi się, że tutaj w tym filmie o coś takiego chodzi i właśnie o czymś takim sobie myślałem, że jak czujesz się źle wyjściowo, to możesz postarać
się doprowadzić samego siebie do takiego stanu właśnie jakiejś apatii, obojętności na wszystko, takiego wykorzenienia i jakby samotność bardzo temu sprzyja. W ogóle trudno byłoby to zrobić bez samotności i to może przynieść jakąś ulgę w ogóle, a poza tym też myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, że ciekawe jest to, że ta pustka wewnętrzna może mieć ładunek dodatni, w takim sensie, że na przykład ja pamiętam, też miałem takie doświadczenie kiedyś, że jest jedno miejsce w Słupsku, które mi się kojarzyło z zakończeniem pewnej relacji i zawsze jak tam chodziłem, to się czułem źle, miałem jakieś tam przykre wspomnienia, a potem któregoś razu tam poszedłem po latach i miałem takie poczucie, że jestem tam i jakby jestem całkowicie pusty wewnętrznie, że nie czuję tych emocji, które czułem wcześniej, w sensie negatywnych emocji. I to było takie doświadczenie pustki, które było zabarwione bardzo pozytywnie, w takim sensie, że w ogóle myślę, że nasze życie emocjonalne, tak jak rozmawialiśmy o strukturalizmie, to myślę, że te zależności strukturalistyczne, strukturalne też tutaj dochodzą do wniosku, do głosu, że nasze życie emocjonalne jest wielopiętrowe, bardzo kontekstualne, nie chodzi o poszczególne stany wewnętrzne i emocje, tylko chodzi też o to, do jakich innych emocji się one odnoszą, co było wcześniej w danym miejscu, w naszym wnętrzu, czego tam w tej chwili nie ma, no i tak dalej. I właśnie jeżeli jest tak, że miałeś jakieś tam negatywne emocje i zastępujesz to pustką, to ta pustka może być czymś pożądanym i właśnie miłym i nawet uszczęśliwiającym poniekąd. No i właśnie gdybym miał szukać uzasadnienia, dlaczego staramy się być samotni czasami, to powiedziałbym, że to z czymś takim się może wiązać. Jak to twoim zdaniem wygląda? Jak ty myślisz, dlaczego ktoś mógłby chcieć być samotny? Ja w sumie dostrzegam wiele potencjalnych motywacji takich, które mogą skłaniać jednostkę do tego, aby jednak dążyć do urzeczywistnienia jakiejś absolutnej samotności. Bo już po pierwsze, zdaje mi się, że przyjmując jakieś nawet nie esencjonalistyczne rozumienie podmiotu, ale zakładając, że człowiek czuje się jakkolwiek spójny ze sobą, albo zakłada, że jest to możliwe, dochodzi do wniosku nagle, że jego otoczenie ma na niego wpływ, który jest wpływem zewnętrznym. Znaczy, że ten wpływ może być na przykład za duży. I kiedy pojawia się takie uczucie, na przykład ja czuję się źle, po prostu, z czymkolwiek, to intuicyjnie raczej można założyć, że czuję się źle przez otoczenie, po prostu. A więc reakcją naturalną jest wręcz odwrócenie się od tego otoczenia, czasem być może radykalne, do takiej samotności, która właśnie tutaj u Pereka była realizowana. Inną kwestią jest, znaczy pomijam już tutaj takie rzeczy jak, nie wiem, samotność z pragmatyzmu albo samotność z pracoholizmu i tak dalej, nie? Bo to jakby są inne kwestie, ale tak w kwestii takiej prozaicznej samotności, która może być jakimś obiektem pożądania, wydaje mi się, że założenie tego, że można jakkolwiek zrealizować swego rodzaju autentyczną egzystencję w rozumieniu takiej wewnętrznej stałości, czucia się na miejscu i czucia się w sobie w taki sposób, w jaki powinno się być, może dość łatwo doprowadzić nas do takiego wniosku, że właśnie wszystko, co przychodzi z zewnątrz, jest niepożądane, że jest niewłaściwe. I w tym wypadku jakby jesteśmy właśnie o krok od tego, aby odciąć się od wszystkiego i wszystkich. Innym założeniem jest właśnie pożądanie tej samotności z racji faktu, że z pozycji wielkiego mizantropa uznajemy, że w ogóle ze światem coś jest mocno nie tak i pragniemy stać się zwierzęciem, tak jak tutaj Perek o tym pisał niejednokrotnie, albo słynne fantazje na temat bycia drzewem albo inną rośliną, nie? Że jak to cudownie nic nie czuć, nie cierpieć i tak dalej, i tak dalej. Najbliżej tego jest właśnie też jakby zobojętnienie na całe otoczenie i to jest właśnie próba tej realizacji. Ja przestałem być apologetą samotności. A byłeś? Wydaje mi się, że byłem swego czasu, bo gdzieś poszukiwanie spokoju na pewnym etapie życia, wydaje mi się, że no, może właśnie doprowadzać do czegoś takiego, do mniej więcej takiego myślenia o sobie i o otoczeniu, jako o pewnym antagonizmie, który tutaj zachodzi.
Ale no jest to kwestia zupełnie jednostkowa i zupełnie nieproblematyzowalna, mam wrażenie. Wiadomo, że samotność jako rzecz tak zróżnicowana jest po prostu trudna do uchwycenia i opisania, nie? W takim stopniu, jeżeli też chodzi o te motywacje. Ale wydaje mi się, że przez jakiś czas ktoś też może nawet się czuć dobrze w tej samotności. Jeżeli jakby zastanawiam się, na ile samotność może być zdrowym stanem podmiotu, nie? Bo jakby są ludzie, którzy po prostu preferują żyć w samotności, no ale też jakby nie urywają wtedy radykalnie kontaktu z otoczeniem, bo nie o to też chodzi. I to też wydaje mi się, że warto by było to je zniuansować, bo my tu raczej snujemy ciągle narrację wokół takiej samotności absolutnej, prawda? W sensie... A właśnie chciałem o tym powiedzieć, że wydaje mi się, że to chyba ma tutaj zasadnicze znaczenie, to rozróżnienie na tą samotność relatywną i absolutną, i myślę, że samotność jest w porządku, jeżeli właśnie ona występuje w tym wydaniu relatywnym, to znaczy my zakładamy, że ona jest przejściowa, spodziewamy się, że się skończy, ale jeżeli w absolutnym, no to raczej się wiąże z jakąś udręką wewnętrzną i też ciekawe jest coś takiego, wydaje mi się, że to ma miejsce, że jeżeli ty czujesz się samotny w takim sensie absolutnym, takim, że jesteś niezrozumiany, że nie jesteś w stanie nawiązać z nikim relacji, że będziesz samotny zawsze i stykasz się z ludźmi, którzy są samotni w sensie relatywnym, to tutaj jakby kończy się ta wspólnota ludzkiej doli, tylko wręcz można jakąś nienawiść odczuwać do takich ludzi, że oni jakby w ogóle w takim sensie, że ktoś jakoś waloryzuje pozytywnie tą samotność, bo to jest samotność relatywna i można odnieść wrażenie, że on nie ma pojęcia, czym jest samotność absolutna, bo gdyby wiedział, to wtedy nie chciałby tego i nie mówiłby o tym. No i on jak tak naprawdę no jakieś ma ograniczone pojęcie o czymś takim, bo wydaje mi się, że kiedy ludzie tkwią w tym stanie świadomości absolutnej, o tym chciałem jeszcze za chwilę powiedzieć, to jest wręcz jakieś takie umieranie za życia, które naprawdę by się chciało przerwać, gdyby się było w stanie, tyle tylko, że się nie potrafi tego zrobić. Chyba uciorana chyba jest jakaś taka apologia samotności, co nie? Ja kojarzę jakieś takie cytaty z niego, że ta samotność ci daje jakiś spokój, ciszę. Jest coś takiego? Czy i tak, i nie, bo jakby tam nie ma spójnego wywodu i spójnej myśli tak całkowicie. Tam jakby no samotność się pojawia, ale w takim znaczeniu też, że człowiek zawsze jest samotny po prostu. Koniec, kropka. I z tym raczej się nie dyskutuje, no bo zasadniczo tu się właśnie pojawiają te problemy związane z wyrażaniem tego, co się myśli, co się czuje i tak dalej, nie? Że jakby całkowita też negacja możliwości realizacji jakiejś autentycznej egzystencji i tak dalej. To jest, po prostu człowiek jest wydany na pastwę samego siebie, w tym sensie, że zostaje sam ze sobą i nikt nie ma do tego dostępu, to jest dość trywialne. No i też jakby uciorana na przykład Bóg pełni właśnie taką formę, nie? Bo jakby ten Bóg się często u niego pojawia i nie wiadomo w sumie o co chodzi, że jak to, że przecież to ateista i że dlaczego tutaj odwołuje się do Boga. No ale właśnie Cioran też pisał o Bogu w takim znaczeniu, że jakby to jest ostateczna granica tej samotności, że jakby nie da się zbliżyć bardziej do samotności, aniżeli w ten sposób, że zwracamy się do Boga. W tym znaczeniu, że właśnie jest to założenie swego rodzaju podmiotu, wobec którego też można być w ogóle samotnym. Tak przynajmniej ja to rozumiem. I generalnie wydaje mi się, że jest to też przekonujące ujęcie samotności w tym sensie, nie? Że to jest w ogóle samotność na poziomie antropologicznym właśnie, że ona jakby totalnie pomija ujęcie socjologiczne, społeczne i to, z czym to się wiąże. Jakby człowiek zasadniczo czuje się źle, bo jest samotny, koniec, kropka. I ten wgląd, który ma w siebie, jest po prostu wglądem jedynym danym dla niego i nikt nie ma do tego dostępu. No dobra, to jeszcze taki wątek, który już w zasadzie pojawił się, ale też chciałem, żebyśmy jakoś osobno się pochylili nad nim. To znaczy, ja w ogóle w trakcie oglądania tego filmu myślałem, że zasadne jest takie pytanie, jakby jest, można odnieść wrażenie, że ten bohater reprezentuje jakieś skrajności i można postawić pytanie, czy on ma depresję po prostu i rzeczywiście rozważa samobójstwo, czy on jest jakiś oświecony właśnie w takim sensie buddyjskim, takim jak już mówiłem, wyzbył się wszelkich pragnień, wyzbył się oczekiwań
i oświecenie można kojarzyć z takim życiem w teraźniejszości. Ty mówiłeś o tym takim rozstrojeniu tych porządków czasowych, ale w zasadzie ten czas się koncentruje na teraźniejszości, na tym, że on chodzi, doświadcza różnych rzeczy. Nie myśli o przeszłości, bo nie pamięta nawet, co się wydarzyło. Nie myśli o przyszłości, tylko żyje tu i teraz. A to jest przecież jakaś niezwykle trudna sztuka, na jakiś mistycyzm, który zwykle jest poza naszym zasięgiem. To, o czym ty mówiłeś też, że każdy gest ma się wyczerpywać w sobie samym poniekąd. Przecież to też jest coś, co może być jakoś bardzo pozytywnie oceniane, że ty nie odnosisz tego, nie traktujesz swoich gestów jakoś instrumentalnie, tylko jesteś tu i teraz, robisz określone rzeczy, każda twoja czynność jest tym, czym jest, jak on sobie tam tą zupę zalewa, czy kawę, czy coś tam, to ta czynność jest tak naprawdę zalewaniem kawy, to nie jest tak, że on jest nieobecny myślami i koncentruje się na czymś innym, czy właśnie jakby z tej perspektywy, odnosząc to do tego stanu wewnętrznej pustki, o którym mówiliśmy, możemy to potraktować jako jakieś doświadczenie religijne w ogóle, czy bardziej jako coś złego, jako takie umieranie za życia z samotności, o którym mówiłem, które musiało być skazane na porażkę, musiało się skończyć? Wydaje mi się, że tak jak ujawniłem wcześniej, że mi się wydaje, że ten wątek depresji w ogóle nie jest stawką. Ja bym stronił w ogóle od jakiegoś rozstrzygania tej kwestii, ale wydaje mi się, że to nie jest tu najważniejsze i że ten bohater, który jest nam przedstawiany, jest po prostu bohaterem, który pragnie, sam fakt, że pragnie, jest już znaczący, ale on pragnie zrealizować pewien fantazmat na twój temat albo pragnie urzeczywistnić pewien sposób życia, który w założeniu jest mu bliski. I faktycznie tam się później pojawia ta bezsilność, która jest już sama w sobie wychodząca z jego ciała, że on nie może się ruszyć, on po prostu siedzi i nie wie, co robi. Jednakże no właśnie pojawiała się tutaj ta wola i ta chęć w ogóle skłonienia się do takich, a nie innych zachowań. Jeżeli zaś chodzi o te wątki urzeczywistniania jakiegoś oświecenia, to mi się wydaje, że to można... Ten przykład można wykorzystać do omówienia pewnego problemu buddyjskiego, który często się w ogóle też pojawia, kiedy się mówi o buddyzmie i właśnie o jakimkolwiek dążeniu do oświecenia. Znaczy, że jakby pragnienie oświecenia uniemożliwia ci oświecenie. Więc z samego tego faktu już nie moglibyśmy w ogóle powiedzieć, że główny bohater jakkolwiek jest blisko takiemu oświeceniu rozumianemu ten właśnie sposób, no bo pragnie tego, w sensie on pragnie to urzeczywistnić, a jeżeli pragnie, no to nie, jakby na pewno nie jest to ten stan. Wydaje mi się, że tam jest w ogóle mało wątków takich związanych z jakąkolwiek religijnością chyba. Chyba pojawiają się jakieś odniesienia do dwóch może myślicieli, może pojawiają się nawet cytaty z pisma, ale może były stracone gdzieś tam w przykładzie. To jednak jest wątek ciekawy, na ile w ogóle urzeczywistnienie świeckiego oświecenia byłoby możliwe w samotności. Bo to też mi przyszło na myśl, jak rozmawialiśmy przed chwilą o Cioranie, bo właśnie u niego się pojawia taki wątek ekstazy bez Boga i mistycyzmu ateistycznego i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo, bardzo śliskie rzeczy, ale w sumie opracowuje się to od jakiegoś czasu i to nie tylko u Ciorana, ale też u innych filozofów, myślicieli i pisarzy, że jakby faktycznie mimo odrzucenia właśnie tej teologii było, tkwi w niektórych pisarzach, autorach takie właśnie rozumienie samotności jako doświadczenie quasi religijne poniekąd. Że jakby samotność mogła faktycznie przybliżyć nawet osobę niewierzącą do takiego stanu urzeczywistnienia czegoś duchowego de facto. No właśnie przecież w buddyzmie są te takie okresy izolacji, kiedy musisz być w samotności przez dłuższy czas i to ma mieć jakąś taką wartość, nie wiem, rozbudzającą twoją duchowość między innymi. Tak, tylko jakby widzisz, ten bohater, który jest nam przedstawiany, on nie jest skupiony na tym, co się dzieje. To nie jest tak, że on jest w tym wydarzaniu się, które ma miejsce i on je chłonie
Tylko No on tak, masz obsesyjnie rację. wylicza to, co się wydarza, a czasem jeszcze jest wręcz wspomniane o tym, że on na przykład od niechcenia czyta jakąś książkę i nawet nie skupia się na jej treści. On po prostu przelatuje przez litery i ewentualnie analizuje to, że wow, 32 litery są w stanie złączyć się w takie a takie znaczenia, a sama treść w ogóle nie ma znaczenia. On jest właśnie zupełnie poza doświadczeniem rzeczywistości, w tym sensie, że jest w czymś w rodzaju jakiegoś meta doświadczenia. On jest ciągle w tej właśnie meta narracji snutej o sobie i o rzeczywistości. Gdzie on mówi, że a teraz patrzę się na moje kolana, na sufit, na ścianie, którego nie wiem, te pęknięcia przypominają jakieś blizny, bruzdy i tak dalej. Albo zamykam oczy, widzę tyle, a tyle jakichś dziwnych stworków, wężyków latających pod powiekami i tak dalej. To jest wszystko, zdaje się, bardzo obsesyjne w takim właśnie charakterze takiego metodycznego wyliczania tego, co widzę, co słyszę i tak dalej, ale nie ma w tym takiego przeżywania, nie? Jakie chodziło to jest, nie wiem, z mojej perspektywy to jest takie niejednoznaczne, bo jakby to, co mówisz, to poniekąd jest typ takiej przytomności, jak on tam leży, się wpatruje właśnie w sufit, jakieś tam rysy na ścianach. No to jest tak, jakby on był w tym danym momencie i widział to, co ma naprzeciwko samego siebie. Ale też to, co mówisz, jest słuszne, bo jakby równie dobrze można powiedzieć, że on jest nieprzytomny. Jak on łazi tymi ulicami, niby doświadcza tych różnych rzeczy, ale też właśnie w jakimś takim wydaniu bycia nieprzytomnym. I może jakby istota rzeczy polega na tym, jakby dla mnie to, co mówisz o tej depresji, to nie jest oczywiste. Myślę, że jakby ten temat można zgłębiać. I ja bym chyba szedł tropem tej depresji i tropem tego, że jak człowiek tkwi w takim stanie, to też jest oderwany od samego siebie poniekąd, więc on jakby tak, wiesz, trochę był przytomny, a trochę nieprzytomny. Nieprzytomny na takim wewnętrznym poziomie. Jakbyśmy analizowali taki religijny stan życia w teraźniejszości, to on jakby był na dobrej drodze, żeby tak doświadczać świata, ale coś tam jakby na poziomie jego życia wewnętrznego, coś tam nie gra właśnie w związku z tym, w jakim on jest stanie. Jest tak, że tak jak mówiliśmy początkowo a propos tego heideggerowskiego nastrojenia, twoje życie wewnętrzne warunkuje całe twoje doświadczenie rzeczywistości i to jego życie wewnętrzne, on może sprawiać takie wrażenie, on być może gdyby go spotkać, zobaczyć go gdzieś z zewnątrz, to mógłby przypominać jakiegoś oświeconego człowieka, ale jak my mamy dostęp przynajmniej częściowo do tego jego życia wewnętrznego, to no, ja bym tak powiedział, że on jest właśnie jakby w nie najlepszej kondycji, że on ma jakieś lęki, które wypiera i że jakby tam są jakieś skrzywienia i to jest coś takiego, co pewnie mu uniemożliwia osiągnięcie takiego stanu, jakiegoś doświadczenia religijnego. Być może on się gdzieś tam do niego zbliża, być może taka samotność mogłaby się przerodzić w coś takiego, i być może nie jest jakaś bardzo odległa od tego, ale moim zdaniem ostatecznie się nie przeradza. Mi jest trudno o tym doświadczeniu myśleć jakkolwiek nie tyle pozytywnym. Pozytywnym w znaczeniu takim, że ono jest jakkolwiek postępowe w stronę czegokolwiek dobrego. W tym sensie pozytywnym. Więc jakby zdaje mi się, że to doświadczenie już z gruntu jest przedsięwzięciem, które jest nieudane. Znaczy, to nie jest tak, że on faktycznie odczuwa jakiś spokój z tego stanu apatii. To jakby ciągle dostajemy świadectwo tego niezadowolenia. Tego, że na przykład jesz jedzenie, które jesz, ci nie smakuje. Idziesz po kawę i nienawidzisz się za to, że idziesz po tę kawę. Właściwie każdy twój krok jest męczarnią. Nie chcesz go nawet wykonywać. To życie jakby studenta. Można stworzyć wokół tego już taką narrację, że tak, że to właśnie jest zobojętnienie, że ja z tego rezygnuję świadomie, że te gesty to nie są żadne gesty i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że ten bohater tutaj jest w jakimś dziwnym niepokoju. Tak, stałym, przewlekłym niepokoju, który nie pozwala mu nawet urzeczywistnić tej apatii, nie? W sensie, kiedy jesteś smutny, to nie jesteś w apatii. W sensie bycie smutnym jest trochę czymś innym, jest jakby tym stanem negatywnym, trochę inaczej osadzonym, mam wrażenie. A nawet nie tyle smutnym, co jest byciem w ogóle w rozpaczy absolutnej. Jakby trudno jest być obojętnym, kiedy jest się w rozpaczy, wydaje mi się. Można to przybliżyć sobie jakoś i starać się
wykazywać jakieś punkty wspólne dla obu tych rzeczy. Jednakże wydaje mi się, że rozpacz nie jest obojętnością, w sensie, że to nie może być to samo. A bohaterowi jest raczej bliżej do właśnie jakiegoś takiego stadium rozpaczy, które może być urzeczywistniane właśnie jako urzeczywistnianie też obojętności przy okazji. Ja chciałem powiedzieć już tak trochę tytułem podsumowania właśnie, jakby te rzeczy, które mówiłeś, to nie jest tak, że ja się z czymś nie zgadzam, ale ja sądzę, że ten film jest na tyle wieloznaczny, być może to jest też tajemnica jego sukcesu, że trzeba sobie taki indywidualny stosunek do niego wykształcić i że jakby każdy może się tam jakoś w nim odnaleźć i widzieć w nim różne rzeczy. I mi się narzucało właśnie jakby to wszystko, co jest związane z samotnością i najwięcej tam tej samotności widziałem. I też sądzę, że żeby to wszystko zrozumieć, co się z tym bohaterem dzieje, trzeba pamiętać o tych rozróżnieniach typów samotności, o których mówiłem. I też myślę, że na pewno trzeba pamiętać o tym, że mamy nieświadomość, podświadomość i świadomość. I na każdym z tych poziomów może się dziać wiele. I w ogóle jak myślałem o tej samotności, o tych różnych podtypach, no to tutaj z kolei są już jakieś metafory potrzebne, żeby to opisać jako tako, ale sądzę, że z doświadczeniem samotności jest tak, że ona, ta samotność może być albo płynna, albo w jakiejś takiej formie skrystalizowanej. W takim sensie, że jeżeli czujesz się samotny tak bezpośrednio, ta samotność ci doskwiera, to jest taka samotność płynna, która się rozlewa po twoim umyśle. I ona jest wtedy taka bardzo dusząca, w takim sensie, że właśnie jakby z tym się wiąże problem z radzeniem sobie z samotnością. Naprawdę jakby ci tlenu brakowało po prostu, bo myślę, że ten tlen, tak jak sens życia, on się wiąże z relacjami z innymi ludźmi. Jeżeli tego sensu nie masz, to też jest ciekawe, że człowiek właśnie nie potrafi tak naprawdę żyć w tej pustce, że on potrzebuje tego sensu, bo inaczej bez sensu w ogóle jakby nie egzystuje w jakiś zdrowy sposób. I myślę, że ta samotność płynna działa tak bardzo dławiąco, ale jest też coś takiego właśnie w związku z istnieniem podświadomości, nieświadomości, jak samotność skrystalizowana i myślę, że ten bohater czegoś w tym stylu doświadcza, w takim sensie, że on, jak się ogląda początek filmu, można odnieść wrażenie, że on akceptuje ten swój stan właśnie i że on się ma całkiem nieźle i jeszcze on sądzi, że się ma całkiem nieźle, ale podchodząc do niego podejrzliwie, można stwierdzić, że on wcale nie jest w takim stanie, że jest z nim dużo gorzej niż mogłoby mu się wydawać, i że on jest samotny, nie będąc świadomym tego do końca i że on sobie z tym nie radzi, chociaż mu się wydaje, że sobie radzi. No i to jest właśnie taka samotność moim zdaniem w takim wydaniu skrystalizowanym, w takim sensie, że ona za jakąś tam tamą nieświadomości tkwi taka samotność, taka zmrożona powiedzmy i ty żyjąc z dnia na dzień czujesz chłód tej samotności przez cały czas i twoja podświadomość wie, że te tamy mogą puścić i ta samotność cię zaleje, zaleje cię poczucie takiej samotności absolutnej. I ty, jakby to się też moim zdaniem łączy z takim kompulsywnym działaniem, że ty robisz bardzo wiele rzeczy na co dzień, żeby ta tama nie puściła, żeby ta samotność pozostała taka skrystalizowana, zmrożona, bo wiesz, że właśnie w tym wypadku po prostu czujesz jej chłód, to jest nieprzyjemne, można się tego bać i to rodzi jakieś lęki, ale jeżeli te tamy pękną, to ta samotność cię zaleje, zaleje cały twój umysł, różne stany świadomości i ty się tego panicznie boisz. No boisz się, że właśnie jakby znajdziesz się pod wodą i nie będziesz w stanie złapać tchu. No i jakby, wiem, że to jest takie dość abstrakcyjne, ale też sądzę, że każdy tam na jakimś poziomie coś takiego zna i myślę, że ten bohater coś takiego przerabia, że on jest tak samotny, nieświadomie od początku, że on czuje takie lęki przed tą samotnością, chociaż te lęki pewnie, jakiś każdy lęk idzie w parze z jakimiś innymi lękami, więc trudno powiedzieć, co tak naprawdę jest na rzeczy i że on tak się automatyzuje właśnie, żeby uniknąć tego i że ta cała apatia, ta obojętność to jest jakaś taka strategia obronna, a potem pod koniec on sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę to nie jest żadne zabezpieczenie. No i w tym sensie kapituluję. I w zasadzie to jest, jakbym miał podsumować jakieś moje takie główne przemyślenia z oglądania tego filmu, to myślę, że do tego się one sprowadzają. Znaczy to dzieło na pewno też się nadaje do takiego głębszego omówienia. I w sumie takie opracowania też powstają, tak jak wspomniałeś, odnośnie właśnie tego, co faktycznie bohater robi
kompulsywnie i tak dalej. Są opracowania też, które bazują na teoriach psychoanalitycznych, nawet znalazłem chyba dwa w języku polskim, które jakby stawiają to dzieło w kontekście biografii Pereka i starają się też samą postać zanalizować jakoś w kontekście tego, co, jak wygląda tam praca żałoby na przykład. I jakby opracowują to w nieco szerszym kontekście, ale jednak częściowo pozostają też na polu samego jednego dzieła, gdzie sam bohater jakby wykonuje czynności nieintencjonalnie. W sensie robi je zupełnie nieświadomie, już nawet nie tyle kompulsywnie, bo rzeczy, które robi kompulsywnie, od rzeczy, które robi nieświadomie, to zdają się być inne kategorie. Ale właśnie, no takie opracowania faktycznie powstają, więc coś jest na rzeczy, na pewno jest taki potencjał. Ja natomiast jak czytałem po raz kolejny, sobie odświeżałem książkę, byłem bardziej uwrażliwiony na to przejście, na tą przemianę, która tam zachodzi. Właśnie cieszy mnie też to, że miałem przyjemność sobie odczarować trochę to zakończenie, do którego zawsze byłem nastawiony nieco negatywnie. Tak teraz postrzegam to po prostu jako faktyczne świadectwo jakiegoś stadium okresu dojrzewania. Nawet nie tyle Pereka, bo nie o to chodzi. Tylko bardzo uniwersalny stan, który zostaje tutaj opisany, jest właśnie tym stanem szukania jakiejś tożsamości. Znaczy, wiesz, no ja jestem w stanie sobie o tym pomyśleć, że nawet ktoś, kto realnie jest na studiach i nie do końca wie, co na nich robi i czuje się z tym faktem źle, może czerpać jakąś dziwną przyjemność, nawet nie dziwną, ale po prostu przyjemność z doświadczenia tej książki, z tego względu, że ona poniekąd też jest o tym. Kiedy jakby zaczyna się ta książka, jest jakby znak, że coś pękło, jakby ja czuję się nie na miejscu, robię to, czego robić nie powinienem. To jest jakby podstawowy lęk związany z tym, że jestem nie tu, gdzie być powinienem w tym, a w tym czasie. Aha. To jest też w ogóle mega ciekawe w kontekście samej biografii Pereka, bo on na przykład pisał, miał dość późny debiut, jak na debiut literacki, moim zdaniem. W sensie zwykle jak się mówi o tych debiutach literackich, to one są tak w bardzo wczesnym okresie, a Perek miał bodajże tak bliżej 30, co już może go czynić takim, jakby miałby prawo do tego, aby czuć się niezadowolonym z tego, jak spędził swoje dotychczasowe życie. Mimo oczywiście jego aktywności eseistycznej, która była duża. Tak czy inaczej właśnie ja teraz czytałem i oglądałem to dzieło raczej w taki też kameralny sposób, już nawet nie tyle się wgłębiając się w samą treść, co raczej myśląc o tym, jaki to ma wpływ na samego odbiorcę. Nie? Że to jest jakby dzieło, z którym odbiorca jest zestawiony i to dzieło samo w sobie też jest doświadczane w dość specyficzny sposób, bo ja też muszę przyznać, że mało filmów i książek robi na mnie takie wrażenie od strony afektywnej, że ja faktycznie przeżywam tę rzecz. Dlatego też wybór, kiedy mnie spytałeś o to, o jakim filmie możemy porozmawiać, też właśnie padł na Pereka z tego właśnie względu, że ja faktycznie jakoś czuję się zaangażowany w to dzieło. No mimo tak, jego właśnie tempa. Mówiłem ci wcześniej, że mi trochę przypominasz tego bohatera, ale cieszę się, że mówisz, że już nie jesteś apologetą samotności, bo bym się obawiał, że jak skończymy rozmowę, to będziesz tak się wpatrywać w skarpety, jak on teraz przez najbliższy czas. Nie. On ci najpierw mówi, że nie jest apologetą samotności, a później wygłasza ci apologię samotności, nie? To jest jakby... No. Ale nie, jakby dla mnie to też było przyjemne, jakby ponownie móc pochylić się nad tym dziełem i faktycznie spojrzeć na nie też w takim kontekście. Jak mówisz o tych książkach, jakichś analizach, to ja też pomyślałem, że przeczytałbym chętnie coś takiego, ale domyślam się, że takich książek jest dużo, tylko jakby nie przychodzi mi żaden tytuł na myśl teraz. Taka perspektywa, ujęcie życia jako ciągłej walki z samotnością. Jakby trochę a propos tego, co mówiłeś o Cioranie, ta samotność jako jakaś podstawowa kategoria antropologiczna, że człowiek po prostu jest istotą samotną, pomimo tego się nie godzi z tym. I prawdopodobnie można byłoby to przetłumaczyć na taki język, że jakby wszystko, co robimy w życiu, to w jakimś tam mniej bezpośrednim lub bardziej bezpośrednim stopniu jest walka z samotnością. To znaczy, wydaje mi się, że sam wątek w samotności przeżywa jakiś mały renesans w filozofii, jeżeli o tym mówimy. Bo jakby
Jeżeli chodzi na przykład o opracowania Pereka, to tego też jest bardzo dużo i nawet w Polsce powstaje teraz wiele dzieł analizujących ponownie twórczość Pereka. Też między innymi oczywiście dlatego, że jakby są jego wznowienia, nowe wydania, zniknięcia też się pokazały dopiero chyba rok temu, w sensie zostały wydane bodajże rok temu albo 2 lata temu, nie pamiętam dokładnie. Więc jest to jakby świeży temat i tych opracowań powstaje dużo, więc jakby ktoś chciał sobie doczytać, to na pewno znajdzie. W tym roku bodajże miesiąc albo 2 miesiące temu wyszedł też magazyn potencjalny z wydawnictwa Lokator. Wydawnictwo Lokator to jest w ogóle wydawnictwo, które wznawia dzieła Pereka, a magazyn potencjalny jest, można powiedzieć, czasopismem, ale chyba takim jednonumerowym, że tam są teksty właśnie badaczy, literaturoznawców i innych badaczy i badaczek z innych dziedzin, podejrzewam, które analizują po prostu dzieła Pereka w kontekście do jego biografii. Więc jakby materiałów na ten temat jest dużo. Jeżeli zaś chodzi o samotność, no to nie wiem, no wydaje mi się, że kilka dzieł też tutaj powstaje. Jakby śmiało też, jak ktoś będzie zainteresowany, to będzie mógł po nie sięgnąć. Tak, no ja dziękuję za te wszystkie takie rozszerzenia tematu, w które się angażowałeś dzisiaj. Myślę, że to będzie ciekawe, no, dla mnie było na pewno. Chętnie bym przeczytał tą książkę, muszę to zrobić. Teraz tak sporo pogadaliśmy o tym, to pewnie zrobię chwilę przerwy, mam jakieś tam inne rzeczy do ogarnięcia, ale później sobie do niej wrócę i właśnie zobaczę, jakie to wrażenie na mnie robi. To co, myślę, że powoli kończymy. Są jeszcze jakieś wątki, które ty chciałbyś poruszyć, istotne, czy możemy kończyć? Myślę, że możemy kończyć. Ja bardzo zachęcam do lektury. Jak nie powiedzieliśmy w ogóle o tym, że to jest bardzo cienka książka, bo tutaj jak tak o niej rozmawiamy, to może się wydawać, że to jest jakiś większy projekt, jakieś większe dzieło, a to jest faktycznie cieniutka książeczka na, myślę, jeden wieczór spokojnie. Można ją sobie tak owziąć, przeczytać i jakoś jej doświadczyć. I moim zdaniem to jest też w ogóle jedno z przyjemniejszych wejść do twórczości Pereka. Także ono bardzo fajnie daje wgląd w to, jak Perek pisał, i jest naprawdę w porządku do tego, aby zacząć. Więc jak ktoś nie miał styczności, to chyba nie ma się czym bać. Cienka książka to jeden z największych atutów, jakie książka może mieć. Tak jest. I w takim razie za długą rozmowę nagraliśmy. Powinniśmy byli nagrać na TikToka taki klip 30-sekundowy do takiej krótkiej książki. Że ktoś byłby w stanie przeczytać tę książkę szybciej, aniżeli odsłuchać tę rozmowę. No a w ogóle nasza rozmowa trwa dłużej niż sam film. Ja chciałbym też wrzucić, zobaczymy, czy mi się to uda, jakieś fragmenty, klipy z tego filmu. I właśnie jak myślałem, że w zasadzie cały można wrzucić i to jeszcze, jeszcze zapętlony. Prawda. Można w tle zapętlonym na dwukrotnie tam, wiesz. No tak. Dobra, ja też dziękuję bardzo za rozmowę i ja dziękuję mam bardzo. Nadzieję, że jeszcze będzie okazja albo damy sobie okazję do tego, żeby pogadać o innych tematach też. Tak, bardzo chętnie. Ja w ogóle myślałem o tym, na przykład o tym filmie Ćma, o którym pisałem, ten motyw bezsenności, ty o tym piszesz też, może właśnie o bezsenności byśmy porozmawiali w takim tonie bardziej egzystencjalistycznym, ale to nie musi być koniecznie ten film w zasadzie, możemy wybrać jakiś też inny. No ale to tam będziemy uzgadniać, zobaczymy z jakim odzewem się ta rozmowa też spotka. Jasne. Dobra, to ja dziękuję wszystkim za oglądanie i zatrzymuję nagrywanie, a ciebie jeszcze zostawiam chwilę. Dobrze, dziękujemy.